Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, pełnię obowiązki redaktora naczelnego czasopisma Archeologia Żywa i dzisiaj porozmawiamy o początkach państwa polskiego, a dokładniej zagadkowej sieci grodów odkrywanych w południowej Wielkopolsce i części Dolnego Śląska. Czy ich budowniczowie mogli być pierwszymi rywalami rodu Piastów? Temat ten przybliży nam dzisiejszy gość, którego z pewnością kojarzą wszyscy pasjonaci wczesnego średniowiecza, a z którego obecności w kontekście jestem niesamowicie podekscytowany, a jest nim, muszę tylko wziąć trochę głębszy oddech, bo trochę tego będzie, archeolog mediewista przez prawie dekadę, dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, od 2019 dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, kierownik rozlicznych projektów badawczych w kraju i za granicą, autor ponad 300 prac naukowych, w tym uznanej przez naszych widzów i czytelników za najważniejszą publikację 2021 roku, książkę pod tytułem Świt Państwa Polskiego, profesor doktor habilitowany Andrzej Buko. Witamy. Dobry wieczór. I aby spotkanie przebiegło w pomyślny sposób, bez problemów większych, w roli współprowadzącego towarzyszy mi dzisiaj znany naszym widzom z poprzednich spotkań redaktor naukowy archeologii żywej i pracownik Zakładu Antropologii Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr Paweł Kończewski. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie panowie, tym razem już w imieniu naszych widzów, którzy bardzo licznie zgromadzili się dzisiaj przed monitorami. To jak co, ale akurat Świt Państwa Polskiego, zarówno ogólnie temat, jak i sama książka nie mogą narzekać na brak popularności. Prawda, panie profesorze? No tak, ja powiem szczerze, że troszeczkę jestem tutaj zasmucony, że wydawnictwo nie wypuściło, mówiąc kolokwialnie, na początek większej liczby egzemplarzy. No na szczęście udało się drugi, potem zrobić dodruk już 500 egzemplarzy, potem jeszcze 100 egzemplarzy, także w sumie podobno wydrukowano dotąd 900 egzemplarzy, ale już sprzedano, bo zajrzałem też z ciekawości na Allegro, gdzie sprzedawano, była sprzedaż zakończona, ale powiem, że 2000 egzemplarzy zostało zamówionych w międzyczasie i one lada chwila powinny trafić też do sprzedaży. Będzie wkrótce już takie informacje też. My otrzymywaliśmy 3 sprawy organizacyjne. Zanim ruszymy z prezentacją, a następnie dyskusją, zajmą one dosłownie parę minut, a już widzę, że pytania takowe się pojawiają. Wiem, że nie wszyscy dysponują odpowiednią ilością czasu, by spędzić z nami najbliższe pewnie 1,5 godziny minimum. Więc nasze spotkanie jest nagrywane już jutro o godzinie 20. Zapis pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej, który oczywiście zachęcam do subskrybowania, jeśli tylko uznacie, że na to zasługujemy. W trakcie spotkania możecie zadawać pytania, ja będę je zbierał i po prezentacji zacznę nimi zasypywać pana profesora. Na rozgrzewkę klawiatur, drodzy widzowie, może pochwalcie się, skąd się z nami łączycie tradycyjnie, szczególnie jeśli właśnie w waszej miejscowości znajduje się na przykład jedno z omawianych dzisiaj stanowisk, a prędkość palców i sprawność umysłu przyda się wam jak najbardziej, bo dzisiaj przewidzieliśmy również konkurs dla osób oglądających nas na żywo na Facebooku. Wszystko dzięki wsparciu wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, jak już wspomnieliśmy, które ufundowało 3 egzemplarze zmiankowanej książki, które cudem udało się zdobyć na ten konkurs. Ale wkrótce, tak jak wspomnieliśmy, również powinna się znowu pojawić w sprzedaży. Zasady są zbliżone do poprzednich konkursów, więc stali widzowie wiedzą, co się święci w komentarzach czy dyskusji zaraz po rozpoczęciu prezentacji, jej zakończeniu i przed pożegnaniami pojawią się pytania umieszczone przez nasz oficjalny profil, rozpoczynające się od słów pytanie konkursowe. Osoba, która odpowie poprawnie jako pierwsza, wygrywa, przy czym zwycięzców ustalimy już na spokojnie z zapisu transmisji i skontaktujemy się z nimi najpewniej jutro po przeprowadzeniu weryfikacji. I to tyle z najważniejszych ogłoszeń, więc możemy przejść do rzeczy, jak to mówią panie profesorze. Prezentacja jest już widoczna, zatem daję głos. Chciałem Państwa zabrać z sobą wędrówkę w przeszłość ponad 1000 lat, do IX wieku. I w miejsce, które no, wiąże się z początkami państwa polskiego, czyli do Wielkopolski, a dokładniej jeszcze na ziemię gnieźnieńską. Pytanie pierwsze, które sobie zadamy, to co było na ziemi gnieźnieńskiej, zanim pojawił się tam Mieszko? I tu chciałem Państwu pokazać pewne rzeczy interesujące. Cofamy się w przeszłość o
1100 lat, a zatem do czasów, kiedy jeszcze nie było państwa pierwszych Piastów, nie było jeszcze Mieszka ani państwa Gnieźnieńskiego. I chciałem Państwu pokazać tutaj tę bardzo symptomatyczną mapkę. A mianowicie, proszę zwrócić uwagę na te czarne punkciki. Te czarne punkciki oznaczają nam grody starsze, aniżeli właśnie państwo polskie. Najpewniej wszystkie są z IX wieku, które zostały po powstaniu państwa Piastów zniszczone, opuszczone, w każdym razie przestały istnieć. Jak widzimy, jest ich bardzo dużo tutaj, przy czym te, które mają kolor czarny, to są te zniszczone, jak mówiłem, natomiast te, które są w takiej wódce czarnej, jak powiedzmy ten, tutaj, ten czy Giecz, to są grody, które powstały co prawda w IX wieku, ale potem kontynuowały się po powstaniu państwa polskiego. Jest ich, jak widzimy, niewiele, ale są. Ale na tym tle, co dla nas jest najbardziej interesujące, to miejsce, gdzie jest duży znak zapytania, czyli ziemia gnieźnieńska, to jest ten obszar, który no, nie trzeba być wielkim specjalistą, żeby powiedzieć, że wyróżnia to, że jest to niemal bezgrodowa część Wielkopolski. I to jest pierwsza rzecz, która mnie zawsze frapowała, bo na tej ziemi gnieźnieńskiej na dobrą sprawę to mamy tutaj tylko na peryferiach, właściwie na pograniczu Giecz, który możemy powiedzieć, że jest z IX wieku, tu jeden ze spalonych tych grodów, a tak zupełnie pusto. No pytanie pierwsze, czy ona była w ogóle nie zasiedlona, a w ogóle jak się to ma do sytuacji, że stąd wyszło państwo gnieźnieńskie, stąd zaczęło swoje podboje, a tutaj mamy nic. Ziemia, która nie daje nam tutaj żadnych świadectw archeologicznych, takich czytelnych, a przede wszystkim pozbawiona jest organizacji grodowej. I to jest pierwsza rzecz, która mnie frapowała. Ta mapka to jest rzecz opracowana przez kolegów poznańskich, a właśnie przez panią profesor Zofię Kurnatowską i Michała Kara, z której usunąłem jedynie grody wybudowane przez Piastów. Je zobaczymy troszeczkę później, ale po to, żebyście Państwo mieli lepszy ogląd sytuacji. Proszę też zwrócić uwagę na to, że w tej grupie tych grodów wyróżnia się grupa określana mianem grodów typu tornowskiego. Wyjaśnię Państwu, o co chodzi. Mamy tutaj rekonstrukcję takiego grodu i co je charakteryzuje? A zatem są one nizinne, często na terenach podmokłych, okrągłe, średnica poniżej 100 metrów, najczęściej 60-80, często w środku studnia, na środku tego grodu, o tak mniej więcej wyglądająca jak tutaj na tej fotografii i zabudowa dookolna. To jest zabudowa dookolna, to jest tak jak gdybyśmy na to patrzyli z góry. Jak widzicie Państwo, ten majdan jest niewielki, ale za to potężne fortyfikacje, które tu oglądamy. Tą rzeczą, którą chciałbym jeszcze też podkreślić, że na wielu tych grodach, włącznie z tym eponimicznym w Tornow, występują konstrukcje hakowe wałów. To jest tutaj zdjęcie takiej konstrukcji, to jest ta najniższa belka w podwalinie wału z taką wystającą tutaj konarem. Zadaniem tego haka było niedopuszczenie do sytuacji, w której wał zacznie nam się rozjeżdżać, mówiąc kolokwialnie. Ja to w tym momencie mówię, żeby po prostu przybliżyć potem kwestię tych wałów wczesnopiastowskich, które nomen omen są z konstrukcjami hakowymi, no bo musimy zadawać sobie pytanie, kto je u Piastów wymyślił, skąd się one wzięły, skoro przez wielu badaczy, kolegów nie tylko uważane są one za taką cechę charakterystyczną budownictwa wczesnopiastowskiego. Dalej o Tornow. To jest strefa grodów typu tornowskiego, właściwie Tornow-Klenica, bo tu Tornow po stronie polskiej Klenica i tak się przyjęło to nazywać. Od Łaby środkowej po środkową Wartę, a zatem bardzo, bardzo olbrzymi obszar. Jak one wyglądają dzisiaj? No tutaj mają Państwo zdjęcie grodów Tornow, badanego w latach 60. przez Joachima Hermana. Tutaj uważano, że one pochodzą z okresu praktycznie wczesnosłowiańskiego. VII wiek, nawet powiadam, że VI. Natomiast lata 70. przyniosły olbrzymie zmiany w interpretacji tej chronologii. Chodzi o badania profesora Joachima Henninga. On prowadził te badania zarówno na Dolnych Łużycach, jak i u nas na Mazowszu. Okazało się, że te grody typu tornowskiego są znacznie, powiedzmy o 2 stulecia średnio ujmując, późniejsze. Ten na przykład pierwsza ćwierć X wieku. Tu mamy najstarsza faza z VIII wieku. Tutaj mamy 860-955, to 860-929 i tak dalej, i tak dalej. Żadna z tych dat nie jest starsza od drugiej połowy IX wieku. To jest też rzecz, nad którą się badacze głowią, dlaczego nagle tak powstają, no i potem dlaczego tak szybko zostały zniszczone.
bo mówimy o latach 20. i 10. wieku, kiedy większość z nich, zdecydowana większość z nich przestaje istnieć. Spójrzmy teraz, jak one wyglądają na ziemiach polskich, a więc tutaj mamy linię Odry. To są grody typu Tornowskiego, o których Państwu wspominałem, czyli Dolny Śląsk, południowo-zachodnia Wielkopolska, aż po Odrę, a to są te dolnoużyckie. Co ciekawe, oglądamy tutaj takie olbrzymie skupiska tych grodów, które są tuż obok siebie, któryś z nich zapewne był centralny i to wszystko się powtarza również w przypadku ziem polskich. Zwróćcie Państwo uwagę tu na tą grupę i tutaj ten, to wiemy, że ten centralny to jest Bonikowo, który jest zresztą jednym z najsłynniejszych grodów tych przedpiastowskich w Wielkopolsce. No i jeszcze tu rekonstrukcja jednego z tych grodów w Chobieni, to jest też tutaj Dolny Śląsk, który był badany też w ostatnich latach i one, jak Państwo widzą, powtarzają w większości ten model. Mam nadzieję, że jestem cały czas słyszany, tak? Tak, tak. Jest ich bardzo dużo. Bruszczewo, Daleszyn, Bonikowo, Połupi, Powierzyce, Gostyń, Klenica i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo ich. Co dalej jeszcze jest tam ciekawego? Mianowicie, kiedy się zastanawiamy, co wyróżnia te grody, oprócz samych tych konstrukcji, to chciałem Państwu powiedzieć, że jest jedna rzecz bardzo symptomatyczna, mianowicie ją wyróżnia je ceramika. Ceramika tak zwana typu Tornowskiego, ona wygląda tak, jak tu u dołu widzicie Państwo, te dwustożkowe naczynia, silnie profilowane, niekiedy z listwami plastycznymi i one bardzo często się powtarzają na różnych stanowiskach, choć i na wszystkich grodach typu Tornowskiego je oglądamy. Gdybyśmy się zastanawiali, skąd się wzięła ta tradycja, ponieważ nie trudno się domyślić i tutaj dla archeologów nie jest żadną niespodzianką, że nie jest to wzorzec ceramiki wczesnosłowiańskiej, a nawet tej z okresu przedpaństwowego. Ta nasza wygląda tak, jak Państwo widzą, to są te łagodno profilowane, nazywają to archeolodzy niekiedy naczynia esowate i ten ornament jest też, ale taki bardzo byśmy powiedzieli płciutki, a nie te olbrzymie listwy plastyczne. Jeżeli byśmy się też zastanawiali, skąd się w ogóle ta idea wzięła takiej produkcji, to tutaj chciałbym zwrócić uwagę na obszary jeszcze na bardziej na zachód położone od grodów typu Tornowskiego, czyli na obszary frankijskie. Zwróćcie Państwo na tą ceramikę merowińską. Tego, podobnych do Tornowskiego, jest tam bardzo dużo. A zatem z punktu widzenia, byśmy powiedzieli, inspiracji naczyń typu Tornowskiego, to na pewno nie ta ceramika, to jest nasza taka małopolska, to z ziemi krakowskiej przykład, tylko ta z kręgu merowińskiego byłaby źródłem inspiracji. Czy również źródłem inspiracji były te konstrukcje grodowe? Tego Państwu nie odpowiem, ale jest to jeden z kierunków dalszych poszukiwań. Co dalej ciekawego się dzieje? Tu proszę zobaczyć, to jest ta sama mapka, o której mówiłem już wcześniej, tyle że nałożone na nią są grody wczesnopiastowskie. To są te duże czarne kółeczka. I tutaj też, jeżeli się teraz zastanowimy nad tym, co wyróżnia te wzorce usytuowania grodów, no to ta niebieska linia nam pokaże. To jest tak jak linia demarkacyjna. Zwróćmy uwagę, że na wschód od tej linii mamy powiedzmy 95%, jeżeli nie więcej, grodów wybudowanych przez Piastów. Nie mówię o tych, bo to są grody nadgraniczne, to są nad Notecią. Te były i pozostawały jako miejsce, które dzieli Pomorze od Wielkopolski, więc one oczywiście tutaj tą sieć tworzą. Podobnie jak tutaj na granicach między Śląskiem. Ale zwróćmy uwagę na to, bo gdybyśmy tą linię dokładnie chcieli pociągnąć, to ona by szła mniej więcej tak. Zobaczcie, tu mniej więcej od Gnina, tu może być tak prawdopodobnie i gdzieś tu na dół. Jest zatem jak gdyby bardzo wyrazisty podział dwóch stref. Piastów, to są ich grody, aby łatwiej zorientować się, gdzie jesteśmy, gniezdo, jak Państwo widzą, wyróżniłem tutaj w tym kwadracie kolorowym, żeśmy mieli wyobrażenie, Poznań jest tutaj, Piastów i tych, których już nie ma, bo oni znikli. W momencie, kiedy te grody powstały, to tych grodów już nie było. Wkrótce potem znaczy znikł. Stąd moja pierwsza myśl była taka, że cała ta strefa Wielkopolski Środkowej i Wschodniej jest to strefa zajęta przez Piastów, a cała ta strefa tych zniszczonych grodów, nie powiem przez Popiela, ale nazywam ich rywali, no ale gdybyśmy chcieli szukać odnośników do legend dynastycznych, to Popiela bym na pewno umieścił gdzieś tutaj, a Piastów bym umieścił gdzieś tutaj. Czy w samym gnieździe? Tego nie wiem. Myślę, że niekoniecznie.
Jedna rzecz jest też tutaj wyróżniająca, a mianowicie zastanawia, dlaczego Poznań umiejscowiony został na wschodnim skraju obszaru, który niemal jest doszczętnie spacyfikowany w czasie tworzenia państwa. Popatrzmy, Poznań jest tutaj, a więc jest już w tej strefie. Nie potrafię znaleźć odpowiedzi, co ich do tego skłoniło, ale pewne przesłanki są. Szlaki handlowe. To jest pierwsza rzecz. Bogata strefa handlu i wymiany. Ale druga rzecz, która może być tutaj również bardzo taka interesująca, to pytanie, czy nie zaważał na tym fakt, że była to wysunięta placówka do chrystianizacji tegoż przecież pogańskiego obszaru i że to mogło być jedną z przyczyn ulokowania tutaj drugiego obok Gniezna najważniejszego ośrodka państwa Piastów. Nie będę Państwu mówił o tej koncentracji tutaj, ponieważ na ten temat mam całą swoją teorię, o której możecie czytać również w mojej książce, ale to by nam zajęło po prostu kolejny ten wykład. Popatrzcie jeszcze Państwo na tę mapkę, która jest bardzo symptomatyczna. To jest ta sama co wcześniej, tylko inne są znaki graficzne, ale oddaje to samo. Bo tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, a mianowicie nad zanikiem tych centrów władzy po tej stronie. Tu już macie Państwo to Bonikowo, o którym mówiłem wcześniej, tą grupę tych kilkunastu grodów, które są jak gdyby straże, które tutaj strzegą, że tak powiem, tego najważniejszego ich ośrodka. Tam był prawdopodobnie jeden z ośrodków kultowych też przed powstaniem państwa Piastu. I druga rzecz to jest tutaj Kalisz, który tym się z kolei charakteryzuje, że ma aż dwa grody, które powstały przed powstaniem państwa piastowskiego, ale trwają aż po wiek XIII. Jak to się zmieniało, to popatrzcie Państwo na tej mapce. Ten z IX wieku, czyli współczesny do Bonikowa, jest ten najmniejszy. Ten z X-XI wieku to jest ten. I potem ten z XII i XIII wieku to jest ten w środku. Ale wszystko dzieje się w tej samej enklawie, w tym samym miejscu. Jakaś magia miejsca, jakieś miejsce szczególne. Drugi z tych grodów tutaj w Kaliszu Ogrodach prawdopodobnie miał również charakter jakiś właśnie symboliczny. Trudno określić ich wzajemne relacje, ale to jest też zdumiewające, że funkcjonują mniej więcej w tym samym czasie. A zatem jest tutaj jedno centrum, które przez Piastów silnie zostało wyróżnione w okresie budowy państwa i to, które zniszczone, gdzie nie pozostał kamień na kamieniu. I teraz popatrzmy na całą tą strukturę budowanych przez Piastów grodów, pomijając tutaj tą rzecz, którą oni czy zawłaszczyli, czy przejęli, czy mieli wcześniej, nie będziemy tego rozstrzygali. Wybudowany pierwszy pierścień grodu, zawsze w kierunku Bonikowa. Wybudowany drugi pierścień grodu, też w kierunku Bonikowa. Wybudowany trzeci pierścień grodów czystych i strefa mieszana tutaj. Czy wiecie Państwo, co mi to przypomina? Mi to przypomina partię szachów. Jeżeli król znajduje się tutaj i król znajduje się tutaj, a to są, że tak powiem, różnego rodzaju figury, pionki, a to jest pole bitwy. Ponieważ zwróćmy uwagę, część tych grodów należy do tego. Część tych grodów należy do tego. Jaki efekt ostateczny? No oczywiście zwyciężył ten. Ci przegrali. Czy jest to złudzenie, czy też to świadectwo rywalskie i podboj, tego Państwu nie powiem. Ale uważam, że ta mapka jest bardzo symptomatyczna i skłania do przemyśleń. Zobaczmy teraz, jak już wyglądały te grody w momencie budowy państwa. Żeby było łatwiej, to też tutaj Państwu zaznaczyłem tą elipsą żółtą obszar centralny państwa gnieźnieńskiego, czyli to, co się powszechnie uważa, Poznań, Gniezno, Giecz. Strefa zatem, którą zbudowali klas piastowie, czyli to, co byśmy określili mianem Civitas Chinesiae, państwo gnieźnieńskie. Gdzieś tak by to wyglądało, opierając się na grodach. Zwróćmy też uwagę na strefę, która została przez Piastów zniszczona i oczywiście potem podporządkowana, która ma taki kształt. To jest też oparte ten kształt na rozmieszczeniu tych grodów, które przestały istnieć po powstaniu państwa piastowskiego. A zatem mamy znów te dwa obrazy. Piastowie i rywale. Zniszczenia, rozwój. Co ciekawe, ta strefa, którą oglądamy tu po tej stronie zachodniej, w tym te grody Tornow-Klenica, one nie znalazły na jedną, dwie generacje żadnej kontynuacji, mówię o tych obszarach. To była strefa opuszczona, taka terra desolata, można powiedzieć. Z jakiego powodu, tego nie wiemy, ale jest to pewien wzorzec, który powtarza się nie tylko tutaj. On się również powtarza w kilku innych miejscach. Ja chciałem dodać, że na przykład na Kujawach, tam gdzie jest Kruszwica,
takim miejscem opuszczonym była Mietlica, gród właśnie taki jak tutaj jeden z tych po stronie zachodniej. Mietlica została opuszczona i przez co najmniej 50 lat tam się osadnictwo nie rozwijało, natomiast intensywnie rozwijała się Kruszwica. Tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę też na ciekawostkę, bo też byłby temat bardzo ciekawy do wykładu. Mianowicie zobaczcie Państwo rzecz kuriozalną. Ostrów Lednicki, można powiedzieć, że symbol wczesnego państwa i chrystianizacji państwa. Pytanie, które zadam. Dlaczego ten gród nie ma zamkniętego obwodu wałów? Tu jest 40-metrowa przerwa. Jak mógł bronić, jeżeli tutaj jest wszystko odsłonięte? Jakie były przyczyny tego? To zostawiam Państwu do przemyślenia. W mojej książce tam coś jest na ten temat. I wracamy do konstrukcji hakowych wałów. Wspominaliśmy, że one pojawiają się również przede wszystkim wcześniej mamy jest z części grodów Tornowską. U nas z Daleszyna na przykład pani profesor Kurnatowska o tym pisała więcej. Dobrze, po lewej stronie, tak jak widzimy, jest to rekonstrukcja wałów Gnieźni, które w Muzeum Gnieźnieńskim można oglądać, imponująca zresztą rekonstrukcja z oryginalnych elementów konstrukcyjnych. Na dolnym zdjęciu, to chyba z badań przedwojennych, sądząc po zdjęciu archiwalnych, te konstrukcje haków widoczne, tak jak one wyglądały. Jak Państwo widzą, one dokładnie są w tej najniższej belce, najniższą belkę podwalinową, one trzymają w tym. Po prawej stronie widzimy, u góry, to jest rekonstrukcja całego wału gnieźnieńskiego. To jest chyba prac Tadeusza Żurowskiego, a niżej wał hakowy, czy też szczegóły wału hakowego w Gnieźnie z około 1940 roku, tak jak go udokumentowano w trakcie badań jeszcze przed II wojną światową. Proszę dalej. No i teraz wracamy do pytania, kim byli mieszkańcy ziemi gnieźnieńskiej w fazie tworzenia państwa? Jak pokazałem Państwu wcześniej na tym pierwszym slajdzie, była to ziemia pusta. I co więcej, chciałem powiedzieć, że tutaj to, co będę mówił, to nie jest jakiś mój wymysł. Opieram się tutaj na wynikach badań wybitnych naszych koleżanek i kolegów ośrodków wielkopolskich. Mianowicie, tu pozwolę sobie zacytować panią profesor Kurnatowską, która ten problem, można powiedzieć, odpowiednio naświetliła, a mianowicie uważa się, że ta ziemia gnieźnieńska została zbudowana również poprzez kolonizację. Ona pisze mniej więcej tak, to co na czerwono. Kolonizacja obszaru centralnego i wiążące się z tym pewne osłabienie zalinii południowej i zachodniej Wielkopolski, w domyśle tu, gdzie były te grody starsze, doprowadziły do trwałej przebudowy struktury osadniczej tego regionu. I dalej. Można przypuszczać, że jest to rezultatem przymusowych przesiedleń części ludności z tych obszarów do centrum gnieźnieńskiego, gdzie w tym czasie obserwuje się zagęszczenie osadnictwa, no widzimy ta pusta ziemia, zwłaszcza wokół grodów centralnych. I to jest logiczne, no bo przecież jeżeli zniszczyli kilkadziesiąt grodów, ale oprócz grodów były tam również osady otwarte, no to zadajemy sobie pytanie, a co z tymi ludźmi? Czy ich zostawiono na tych zgliszczach? Gdyby zostawili na zgliszczach, to oni by to odbudowali, to by dalej trwało. Ale tak jak już wspominałem, z tych badań, jakie były tam prowadzone, wynika, że jest to na jedną, dwie generacje całkowicie opuszczone. Nic tam się nie dzieje. Czyli ci ludzie musieli gdzieś zniknąć. Zresztą, mówiąc bardziej ogólnie, te przesiedlenia i migracje nie dotyczą ani Wielkopolski, ani tylko Polski, ale całej Europy. Wszędzie tak się działo. Tutaj mamy również w Wielkopolsce bardzo liczne świadectwa przesiedleń Pomorzan do południowej Wielkopolski, Mazowszan prawdopodobnie też, ale to musiałbym oddzielnie o tym mówić, ale ograniczymy się tutaj do tej strefy tych grodów starszych z IX wieku, które przestają istnieć, ale nie mamy tutaj jeszcze tych osad zaznaczonych, jak ich było co najmniej 2 razy, 3, 4, 5 razy tyle. Nie wiem, jaki był potencjał tej ludności, było ich bardzo dużo. Pytanie teraz moje jest następujące. To jest to, co jest na czarno. Jeżeli zgodzimy się z tą opinią, to nie sposób uniknąć pytania o relacje przesiedleńców do rdzennych mieszkańców ziemi gnieźnieńskiej, bo kiedy mówiłem pusto, to nie znaczy, że tam nikogo nie było. Tam nie było organizacji żadnej przed Piastami po prostu. Czy fakt licznego pojawienia się wśród nich, a może żyjących obok, w nowo tworzonych enklawach obcych zyskał powszechną akceptację? A może zmiany demograficzne stały się zarzewiem nieznanych wcześniej na tej ziemi konfliktów?
I tutaj, proszę Państwa, to nie są bynajmniej takie pytania teoretyczne. Zobaczmy, mamy w tej chwili do czynienia również z migrantami na wschodniej granicy. Jakie są relacje pomiędzy migrantami a tymi ludźmi, którzy tam mieszkają? Bardzo różne. Od tych, którzy pomagają, do tych, którzy się boją, do tych, którzy donoszą, każą ich stamtąd zabierać, czują się zagrożeni i tak dalej. Ja sądzę, że natura ludzka nie jest aż tak różna, jeżeli chodzi również o wiek X i XX, bo jeżeli tutaj na ziemi gnieźnieńskiej ci ludzie żyli w tych swoich enklawach spokojnie i tak dalej i naraz im dostarczają tutaj, że tak powiem, nowych podmiotów etnicznych, nie wiadomo skąd i jak, które mają różne wymagania, musiały być konflikty, musiały być konflikty. No to ja zadaję sobie dalsze, kolejne pytanie. Czy mamy jakiekolwiek świadectwa tych konfliktów na ziemi gnieźnieńskiej? I postaram się Państwu, powiem, nie udowodnić, ale zasugerować, że takowe konflikty mogły być. Proszę kolejny slajd. Otóż uważam, że niektóre grody wybudowane przez Piastów na ziemi gnieźnieńskiej mogą dostarczać nam świadectw takich konfliktów. Spójrzcie Państwo na ten obrazek. To jest Moraczewo. Położono obok Ostrowa Lenińskiego grud w Moraczewie. Powstał na początku X wieku, prawdopodobnie w pierwszych dwóch dekadach. W niewyjaśnionych okolicznościach został już w połowie X wieku, a zatem jeszcze przed powstaniem państwa, ale już za Piastów, zniszczony wraz z przyległą doń otwartą osadą podgrodową. To są wyniki badań kolegów naszych poznańskich, wielkopolskich. Ja zadaję sobie pytanie, połowa X wieku to już są Piastowie. Więc zadaję sobie pytanie, jeżeli wybudowali go Piastowie, no bo jeżeli oni, to kto? I w obrębie ich własnej domeny rodowej, no bo to ziemia gnieźnieńska, to ja pytam, kto go zniszczył i dlaczego? Przecież oni nie niszczyli własnego gniazda, prawda? Mhm. I to jest pytanie, które zostawiam też do przemyślenia. Może ono być w moim przekonaniu świadectwem tych napięć społecznych, kiedy z niezrozumiałych przyczyn doszło do konfliktu, w wyniku którego ten grunt został spalony. Nie jest to bynajmniej jedyna tutaj taka rzecz, która godna jest uwagi. Proszę kolejny slajd. Zwróćmy też uwagę, że na ziemi gnieźnieńskiej w tej fazie najstarszej, mówimy o pierwszej połowie X wieku, powstawały olbrzymie grody. Przykład Grzybowa. Spójrzcie Państwo na lewym obrazku, jak wielki jest to majdan. To nie jest grunt typu Tornowskiego, 30 metrów. To jest 4,7 hektara grunt. Olbrzymi. A jaka zabudowa? Nieliczna. Nie bardzo wiadomo, co tam było. To moje pytanie jest następujące. To po co budowano takie wielkie grody, jeżeli nie jesteśmy w stanie przypisać im określonej funkcji? Co więcej, ten gród powstał na obszarze, który w ogóle nie był zasiedlony, w pustym miejscu. To zadaj pytanie, dlaczego w pustym miejscu budowano wielki gród? Jaka była jego funkcja? Wzniesiony w latach XX wieku i zaliczony do najważniejszych ośrodków państwa gnieźnieńskiego, powstał i rozwijał się, nie wiadomo dlaczego, na terenie wcześniej niezasiedlonym. Uważa się, że była to również opinia nie moja, tylko kolegów właśnie z badaczy tego grodu. Uważa się, że była to nieudana próba zarówno kreowania przez Piastów nowego ośrodka, jak i tradycji nowej dynastii. Dlaczego? Już bowiem w pierwszej połowie XI wieku, czyli około 1050 roku, ten jeden spośród największych grodów wczesnopiastowskich przestaje istnieć. Dopiero po jego zniszczeniu pojawia się na tych terenach ciągłe osadnictwo. Ciekawa rzecz, prawda? Ja zadaję sobie pytanie inne. Jeżeli te masy tych ludzi z tej południowo-zachodniej Wielkopolski przesiedlano na ziemię gnieźnieńską, gdzie ich umieszczano? No bo nie ulega wątpliwości, nie jest to bynajmniej moja opinia, ani moje odkrycie, że Piastowie też handlowali jeńcami, brańcami. Bo jeżeli nie, to skąd mieliby mieć środki, żeby budować w krótkim czasie, to co widzieliście Państwo, te duże czarne kółka, w krótkim czasie setki grodów. Skąd byłyby środki, żeby w ogóle to wszystko mogło powstać w tak krótkim czasie i na tak wielkim obszarze? Przecież oni podbijali również regiony sąsiednie. Mówię o Mazowszu, mówię o Małopolsce, mówię o Pomorzu, o Śląsku. Musieli mieć olbrzymie środki, bo pośrednio, no powiedzmy sobie jeszcze jedna rzecz. Te olbrzymie ilości skarbów arabskich, mówię z pierwszej połowy X wieku, za co te środki pieniężne pochodzą? Co oni skupowano? Czy tylko za skórki, czy tylko za tam wiewiórki i bobry i tak dalej? Nie. Musiało być coś więcej. A co interesowało kupców arabskich najbardziej? Oczywiście, że jeńcy, niewolnicy. Więc ja sądzę, że tu było tak.
że część tych ludzi przesiedlonych w centralny obszar państwa gnieźnieńskiego, jak mówię, nie jest to moja koncepcja, tylko, że tak powiem, odwołuję się do wyników badań badaczy poznańskich i gnieźnieńskich, przesiedlona tam zasilała również potencjał rzemieślników miejscowych. Część natomiast była sprzedawana w niewolę. W jakich proporcjach, to ja oczywiście Państwu nie odpowiem, ale przykład takiego grodu jak ten wyzwala u mnie pytanie, nie wiem czy właściwe, czy w okresie podbojów, mówimy o pierwszej połowie X wieku, gród ten nie był miejscem osadzania jeńców pochodzących z zawłaszczanych terenów, no bo jest odosobniony, nie jest w miejscu skupiska osadniczego, jest olbrzymi. I przestaje istnieć. Czyli przestaje istnieć po połowie XI wieku, czyli wtedy, kiedy już ten proceder, jakbyśmy dzisiaj nazwali, jest już, że tak powiem, passé. On już dalej nie funkcjonuje, przynajmniej w takiej skali, bo na Pomorzu i na Bałtyku to do XII wieku mamy źródła, że handlowano niewolnikami. Proszę dalej. No i w związku z czym zostawiam Państwa na koniec z pytaniami, na które mogą być różne odpowiedzi, ale moim zdaniem one są kluczowe dla zrozumienia tego, co się działo przed powstaniem państwa polskiego. Pierwsze z nich. Czy zanik grodów typu Tornowskiego w latach 929-40, czyli już za Piastów, tyle że nie za Mieszka, ale jego ojca, a może jeszcze i dziada, tego nie rozstrzygnę, czy oznaczał likwidację przez Piastów od wschodu, czyli tutaj, gdzie jest po prawej mojej stronie, i władców dynastii saskiej od zachodu, czyli tutaj za Odrą po tej stronie, tworzącej się w pasie środkowej łaby pośrodkową warty rodzącej się konkurencji, czyli nowej jakościowo wspólnoty politycznej i kulturowej. I tu jak Państwo widzą też postawiłem taką niebieską linię demarkacyjną. To jest ta linia mniej więcej na Odrze. Tak jak te grody typu Tornowskiego dzielą się na to, co jest na zachód od Odry, to jest ten jeden przekreślony taki punkt, i co jest na wschód od Odry. Na zachód to byśmy łączyli oczywiście z postacią Henryka I, a tutaj z Piastami, a ściślej z ojcem Mieszka. Nie będę mówił, czy to był Ziemomysł, czy się inaczej zwał. Drugie pytanie, jakie chciałbym zadać, to w jakim stopniu ludność z podbitych terenów stanowiła w okresie zasiedlania i budowy grodów, czyli w pierwszej połowie X wieku, komponent demograficzny ziemi gnieźnieńskiej, tej bezgrodowej, jak wcześniej Państwu mówiłem. Trzecie pytanie. Dlaczego początkowo nie zasiedlano terenów strefy Tornow-Klenica? Dlaczego była to ziemia opuszczona? Jakie były przesłanki ku temu? Moim zdaniem tutaj w grę wchodzi, aczkolwiek nie podejmuje się odpowiedzi na pytanie, czy to jest prawdziwe, że chodzi o pewne rzeczy, takie jak pamięć. Brak zasiedlenia powoduje, że nie ma dalej już pamięci, bo kto ma pamiętać? Lokalna zwierzyna? A ci, którzy zostaną przesiedleni, tam już nie wrócą. Umrą wcześniej. A już jeżeli za dwie generacje wrócą zupełnie inni ludzie, tak osadnicy będą, tak jak u nas na ziemiach zachodnich, przesiedleni ze wschodnich terenów, będą traktowali to jako swoją małą ojczyznę, prawda? No tak to się dzieje. Kolejne pytanie. Co było krótkiej i dramatycznej historii niektórych grodów ziemi gnieźnieńskiej wybudowanych w czasach pierwszych Piastów, co Państwu zilustrowałem na przykładzie Moraczewa i Grzybowa? No na pewno nie to, że one tam się jakoś bardzo spokojnie wszystkie rozwijały i tak dalej. Mają dramatyczne swoje epizody. Pytanie, ile ich w ogóle było? No bo dałem dwa przykłady, ale ich tam jest więcej. Wiesz, że w stosunku do innych nie mam żadnej diagnozy, nie jestem badaczem tych grodów, a te argumenty, które są publikowane, no akurat tych kwestii nie podnoszą. No i ostatnie pytanie, skąd wywodzi się konstrukcja hakowa zastosowana do budowy grodów przez stopiastowskich, czyli krótko mówiąc, typowa dla Piastów konstrukcja hakowa? Otóż chciałbym w tym momencie prosić o przemyślenie tezy, która nie jest też nowa, ona była publikowana w literaturze przedmiotu, mniej bądź bardziej. Moim zdaniem bardzo interesująca teza. Pisała również o tym wcześniej, już przed laty, przy okazji Daleszyna Zofia Kurnatowska, tutaj z młodszej generacji. Pan Bartosz Tyc pisał też na ten temat. Moim zdaniem jest to bardzo interesująca historia do wyjaśnienia. Mianowicie, czy to nie ludzie przesiedleni stamtąd, którzy potrafili takie grody budować i wykorzystani zostali jako rzemieślnicy na ziemi gnieźnieńskiej, nie budowali grodów w technice, która była im znana, a którą my przypisujemy Piastom. Nie, rzeczywiście są to grody wczesnopiastowskie. Tyle, że też jest rzeczą, powiedziałbym, trudno do wytłumaczenia, dlaczego wśród Piastów się taka technika powstała, została
Uważam, że niekoniecznie zresztą ta strefa grobów typu Tarnowskiego była miejscem początkowym całej tej historii, gdyż jak patrzę na tą ceramikę, to bym poszedł dalej. No niestety, tutaj studiów szczegółowych nie prowadzono, ale zadałbym sobie pytanie, jak wyglądają te grody na obszarze frankijskim, żeby zająć się dokładnie ich konstrukcją? Czy czasami to nie jest taki pochód też tej, byśmy powiedzieli, technologii poprzez obszary położone bardziej na zachód, czyli terytoria frankijskie, strefę typu Tarnowskiego, aż się zatrzymało wszystko na ziemi gnieźnieńskiej u Piastów? Bo proszę też zwrócić uwagę na jeszcze jedno, mianowicie, że jest to technika budowy grodów charakterystyczna dla pierwszego państwa piastowskiego. My nie mamy na dobrą sprawę przykładów, że po połowie XI wieku ta technika była w ogóle gdziekolwiek dalej wykorzystywana. Poza jednym przykładem, który moim zdaniem jest dość kontrowersyjny, tutaj mam na myśli konstrukcję hakową zidentyfikowaną na Grodzie Gdańskim, która według Konrada Jażdżewskiego była z lat 70. X wieku, a w wyniku datowań dendrochronologicznych, które były w ostatnich latach przeprowadzone, pochodzi z połowy XI, a właściwie z drugiej połowy XI wieku. No pozostaje tam moim zdaniem jednak sporo znaków zapytania, a mianowicie czy te datowania dotyczą elementów najstarszych Grodu Gdańskiego, ile tych elementów, czy w ogóle te konstrukcje hakowe były dobrze wydatowane, no i mnóstwo tak przy tej okazji pytań, które mogą znajdować różne odpowiedzi, bo gdybyśmy jako punkt odniesienia wzięli Gniezno tutaj, to proszę zwrócić uwagę, byśmy je wydatowali między 940 a 1025 rokiem, w zależności od tego, z którego miejsca byśmy pobrali próbki do datowania. Wały są naprawiane, rozbudowywane i tak dalej, więc tutaj odpowiedzi jasnej nie ma. Natomiast jako całość, to poza tym jednym przypadkiem, ja nie znam żadnego grodu z połowy XI wieku, który byłby budowany z konstrukcji hakowej. Stąd moja teza jest taka, że była to technika budowy wałów charakterystyczna dla pierwszego państwa piastowskiego jako całość. Proszę dalej. I to jest to, co chciałem Państwu przekazać do przemyślenia. Jak Państwo się zorientowali, dużo jest tutaj pytań, są pewne pomysły, nie ma ostatecznych rozwiązań, ale wydaje mi się, że jest to w ogóle wyjątkowo interesujący wątek dotyczący tego, co się działo przed Mieszkiem, tam, gdzie się narodziło państwo polskie. Jest to bardzo interesująca historia. Czy nastąpił ten rozbiór tej całej tej strefy, czy też nie? Czy zostali podzieleni oni pomiędzy wschód i zachód, krótko mówiąc, kolokwialnie, tak i upraszczając sprawę? Dziękuję bardzo za uwagę. I my, panie profesorze, bardzo dziękujemy. Widzę, że pewne zdziwienie jest pośród naszych widzów, bo nieprzyzwyczajeni są, że im się pytania zadaje, tylko zawsze im się serwuje wszystko tak, jak nam się wydaje. I jak tutaj słusznie pan Zbigniew napisał, pytania kluczowe i bardzo pobudzające wyobraźnię, ale nie odpuszczę tak łatwo, że tutaj będziemy zrzucać na możliwości innych spotkań czy lekturę książki. Do lektury oczywiście jak najbardziej zachęcamy, ale jedno tutaj właśnie, chociaż muszę przypilnować, oto. Pan Adam zastanawia się, o co chodziło z tym niedomkniętym wałem i grodem. Może jednak parę słów. Mogę powiedzieć, ale mogę, że tak powiem, odesłać. Prosimy. Do książki, będą czytali. Prosimy. No, na pewno i tak będą czytać. Mam odpowiedzieć? Jeżeli pan redaktor sobie życzy, to oczywiście, że odpowiem. Ja mam na ten temat oczywiście własną koncepcję. Tam były różne pomysły co do tego. Mianowicie chodziło o to, że tam nie do końca było wiadomo, czy nie ma też grodu starszego, dziewiątowiecznego, też nie z niezamkniętym wałem. Aczkolwiek jest to pomysł nie do końca uzasadniony, powiedziałbym nawet budzący wiele wątpliwości. Pewny jest ten wał dziesiątowieczny i wcześniej tam datowania, o ile pamiętam, najwcześniejsze są dendro z lat 70. X wieku, ale on powstał zapewne już też trochę wcześniej, bo to tam tych datowań nie było wiele. Mianowicie, proszę zwrócić uwagę, co znajduje się w tej części niezabudowanej wałem? Palatium. Tak, albo i kaplica. I palatium i kaplica. Pytanie moje jest następujące. Ja cały czas zadaję pytania. Jak mówię, gdybym wszystkie znał odpowiedzi, to nie chcieliby tej książki czytać. Nawet jeżeli mam swoje, to ja piszę, że mam swoje. Ja tutaj mam na ten temat pomysł. Mianowicie proszę sobie teraz wyobrazić, że budowniczowie zamykają ciągłym obwodem wałów tą część, która jest otwarta. I teraz proszę sobie wyobrazić, że siedzicie w palacjum i macie 5 metrów przed sobą
pionową ścianę. To jest tak, jak u mnie tutaj na Kabatach ogląda mnie, kiedy na osiedlu, kiedy sąsiad sąsiadowi w okno zagląda i ma, że tak powiem, perspektywę współżycia z tymi, którzy są obok. Albo jeszcze gorzej, oglądałem, to było na programie, który pokazywał przykłady patodeweloperki, gdzie bezpośrednio przed mieszkaniem na parterze wybudowany został 3-metrowej wysokości wał, powyżej którego jezdnia idzie, ponieważ budynek został tak usytuowany, że siedzi głęboko. No i teraz proszę sobie wyobrazić komfortowe warunki. Mamy to mieszkanie, salon, który wychodzi nam na tak zwany ogródek, a ten ogródek kończy się pionową ścianą 3 metry od naszego okna. Czy państwo mielibyście dużą przyjemność mieszkania w tego typu obiekcie? Ja nie. W takiej sytuacji byłby również użytkownik tego palacjum. W takiej sytuacji był użytkownik palacjum, że ja widziałem zresztą, powiem państwu szczerze, widziałem też rekonstrukcję, chodziło o rotundę na Ostrowiu Letniskim, tutaj tuż za murem pokazany był ten wielometrowy wał, gdzie dosłownie się patrzyło na ścianę. Było to dramatyczne przeżycie, traumatyczne, powiedziałbym. Nie wyobrażam sobie, żeby użytkownik takiego wału w miejscu, które jest miejscem kontemplacji, zadumy, przemyśleń, musiał patrzeć na ten pionowy wał, tak jak widzicie państwo dalej na tym obwodzie, który tutaj jest wyrysowany. Jeżeli natomiast nie ma wału, na co on patrzył? Na jezioro. Jak jedziemy na wczasy, co się robi? Z oknem nad morze, z oknem na jezioro i tak dalej. Oni też mieli takie aspiracje. Nie łudźmy się, że ci ludzie nie dostrzegali piękna, nie dostrzegali tego, co im odpowiada, nie odpowiada. Nigdy nie chciałbym być, nawet jak byłby najpiękniejszy ten pałac, ale patrzeć przez okno na wał 5- czy 7-metrowej wysokości, który jest 3 metry za moim budynkiem, bo to jest tak jak w tej patodeweloperce, o której państwu wspomniałem. Otóż moja idea jest taka, że jego nie zamknięto, gdyż on spełniał wyłącznie funkcję symboliczną zamknięcia tej przestrzeni rezydencjonalnej. Poza miejscem, gdzie znajdował się najwspanialszy obiekt, czyli palacjum z widokiem na morze. Każdy książę chciał mieć widok. Ja przypominam sobie Salerno, pałac Longobardów Arekisa II, który był na samej skarpie nad morzem, żeby on widział morze przed sobą. Bo to jest, że tak powiem, to, co byśmy chcieli oglądać. Oni też tak chcieli. Taka jest moja koncepcja i taka jest moja odpowiedź. Tu możemy jeszcze dodać, że to... Możemy jeszcze dodać, że to otwarcie, przepraszam, że to otwarcie tutaj na jezioro, ono jest no, od strony południowo-zachodniej, prawda? Także tak najlepiej, najbardziej nasłonecznionej, najbardziej korzystne, jeżeli chodzi właśnie tutaj o funkcjonowanie takiego budynku mieszkalnego, rezydencjonalnego. Tak, to jest to, co chcemy zawsze oglądać, zachód słońca nad morzem. No dokładnie, tak. Więc taka jest moja koncepcja. Inaczej on nie ma żadnego sensu. To nie jest wał obronny. Znaczy, jaki on ma obronny, jeżeli mamy tutaj 40-parometrową przestrzeń, gdzie się wchodzi bezpośrednio. Tam zrobiony chyba jakiś płotek jest, czy nie wiem, czy żywopłot, czy coś takiego. Ale generalnie biorąc, to jest wspaniały widok z tego obiektu. Był, dzisiaj nie. Wspaniały widok był z tego obiektu właśnie na jezioro i tak jak tu pan profesor dodał, na tą część właśnie południowo-zachodnią. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, tak. Tak, jak najbardziej. Tutaj śmieją się, że już my też sobie radzimy z takimi rzeczami. Ekrany czasami budujemy, żeby móc przynajmniej widzieć na cokolwiek. Pan Michał zastanawia się tylko, że mowa o palatium, że było to raczej rozpowszechnione na zachodzie. Nie, nie, panie Michale, spokojnie. Palatium to takie określenie na budynki typowo pojawiające się w architekturze wczesnopiastowskiej i całej średniowiecznej Europy, taki budynek, rezydencja dworska, taki dom władcy, typowe bardzo dla właśnie architektury wczesnośredniowiecznej. No, komentarzy się pojawia cały czas dużo i cały czas pojawiają się kolejne pytania, ale no jest tutaj parę takich o pochodzenie Piastów. Czy... Będziemy tutaj, myślę, że możemy się posłużyć wytrychem kolejnego spotkania, ale może tylko po której stronie obozu pan stoi? Nie tylko jako patriota. Uważam, że nie mamy żadnych przesłanek rzeczowych, żeby uważać, że oni byli spoza ziem polskich i dokładniej spoza Wielkopolski. Nie ma żadnych przesłanek ku temu. Co więcej, powiedziałem, że te dwa największe rody ze sobą konkurujące, dlatego że ja w książce stawiam tezę, że etap budowy państwa zaczął się nie w Wielkopolsce, tylko w Krakowie, ta faza najstarsza,
ona nie zakończyła się, ona się zakończyła też sukcesem. Zwróćcie Państwo uwagę, że po najeździe Brzetysława, co się zdarzyło? No przecież oni dali nura z powrotem do Krakowa, tam gdzie się to wszystko zaczęło. I to na kilkaset lat. To Kraków miastem królewskim stał się. Mianowicie ja uważam, że były tutaj dwa te główne takie podmioty. To znaczy był ten małopolski w Krakowie. Ja Kraków nazywam tam w książce, że to było miasto-państwo. A dlaczego to ja to dokładnie opisuję? To byłby przedmiot całego dużego spotkania. To było miasto jedyne w sensie europejskim, które mogło konkurować z Pragą, ale nie Zno, nie Poznań i tak dalej. Podam Państwu obrazowo. Pan redaktor architekturę zna doskonale. Otóż ja uważam, że liczba obiektów monumentalnych na Wzgórzu Wawelskim przewyższa liczbę tych, które znane są z głównych ośrodków państwa w Wielkopolsce. Mówimy o początku XI wieku. Prawda? To jest w ogóle... Na Wawelu jest tego więcej niż w całej Polsce, niż w całej reszcie Polski. No wie, już nie chciałem mówić w całej Polsce, ale to jest rzeczywiście fenomen, który też zasługuje na uwagę, rodzi pytanie, czy to wszystko powstawało właśnie dopiero jak Chrobry znalazł się w Gnieźnie i Poznaniu? Ale tu jest coś w tym absurdalnego, mianowicie on staje się władcą i księciem Polan w Wielkopolsce i w tym momencie cały wysiłek inwestycyjny przerzuca do Krakowa. Z jakiego powodu? Nie tu, gdzie jest jego stolica i ideowa i rzeczywista, tylko do Krakowa. Moim zdaniem wyjaśnienia wymaga też chronologia tych budowli wawelskich, czy one rzeczywiście wszystkie dopiero, bo tam jest teza, że jedna z nich jest właściwie najsłabiej zachowana. To, co jest takim kawałem, że tak powiem, polepy, uważanym, że to być klepisko z jakiegoś kościółka niewielkiego, który może z końca X wieku, to jest troszeczkę moim zdaniem nie do końca tak, jak należałoby to wszystko wyjaśniać. Mianowicie my nie mamy dobrych narzędzi do datowania architektury kamiennej. No bo jakie mogą być tutaj przesłanki? Mamy C14, już jest zupełnie dobrze z metodą akceleratorową. Mamy dobrze już z dendrochronologią. Jeżeli położymy te wszystkie rzeczy, to możemy te przybliżenia robić. Ale jak to odnieść do sytuacji na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, gdzie mamy mnóstwo tych budowli? Część jest tak zniszczona, że tam po prostu jedynie są drobne jakieś ułamki tej materii. Ale uważam, że ten przedział czasowy, który tam jest przypisywany tym budowlom, on był znacznie szerszy i to chyba w obydwie strony. Nie chcę się tutaj podejmować rozsądzania tych spraw, bo nie potrafię, powiem szczerze, ale jest to fenomen, który moim zdaniem wymaga pilnego wyjaśnienia. Trzeba się tylko zastanowić za pomocą jakich metod, dlatego że te analizy stylistyczne, no do czego porozumieć? No to, że będzie profesor świętej pamięci Zygmunt Świechowski uważał, że te Krakowa przynajmniej trzy budowle to Wielka Morowa i co najwyżej albo Państwo Czeskich Przemyślidów, czyli wiek powiedzmy koniec IX, pierwsza połowa X wieku, a Teresa Rodzińska-Chorąży będzie uważała, że to co jest najstarsze to jest właśnie Wielkopolska, natomiast tamte są późniejsze, prawda? I ja nie powiem kto z nich ma rację, ale jest pewna kontrowersja, to jedynie to mogę powiedzieć, a to jak mówiliście Panowie również, to co jest na Wawelu to jest zdumiewające. Tak najbardziej. Pan Wojtek Eismont, nasz kolega odkrywca, niedawno jeden z odkrywców pierwszej egipskiej mumii w ciąży z Warszawy, zastanawia się, czy jest szansa na jakieś badania izotopu strontu ze szczątków ludzkich na tych terenach, żeby dowiedzieć się więcej o migracjach na tym obszarze. Ja tylko przypomnę koledze, który jest od archeologii klasycznej, że głównym obrządkiem wśród wczesnych Słowian było ciałopalenie i tutaj niewiele pozostawia możliwości, ale może jakieś? No, myśmy ostatnio zrobili z Saksonii, tak, z górnych Łożyc takie badania właśnie izotopowe z takiego cmentarzyska z początku XI wieku, ale tam stan zachowania tych materiałów, pomimo że to były pochówki szkieletowe, to niewiele nam to dało, szczerze mówiąc. A wcześniej, tak jak tutaj wspomniałeś, no to przede wszystkim pochówki ciałopalne, a z ogromnego terytorium Polski to w ogóle nie mamy pochówków. Nie wiemy w sumie jak się chowano, tak? No to też jest taki pewien fenomen. Może pan profesor gdzieś wydębił takie szkielety odpowiednie do tego?
ja chciałbym powiedzieć, że mam tutaj parę swoich spostrzeżeń dotyczących tego pytania. Mianowicie, jeżeli chodzi o wczesnych Słowian, to oczywiście sprawa jest beznadziejna, bo są to pochówki ciałopalne. Ja pamiętam, że jak byłem w Brukseli członkiem panelu ERC, w tej grupie Advanced Research Grants profesorskich, jeden z Holendrów napisał projekt do badania właśnie pochodzenia wczesnych Słowian i pisał o tym, że on będzie groby badał. No oczywiście został ten projekt szybko odrzucony, jak powiedziałem, że chciałem się dowiedzieć, gdzie występują te pochówki szkieletowe z VI i VII wieku, no więc na tym etapie została sprawa zamknięta. Natomiast możliwości duże są, jeżeli chodzi o inhumację. Ja zawsze mam w tym względzie pewne doświadczenia, dlatego że w tej chwili realizuję już trzeci projekt, gdzie badania genetyczne i izotopowe prowadzimy, a mianowicie pierwszy to była Bodzia. Mhm. I tu od razu powiem, na 14 szkieletów przebadanych na izotop strontu 86-87 3 można było podejrzewać, że są miejscowe, a 11, że jest obcych. To jest przyczynek do migracji na tym cmentarzu. Nie wiem, jakie byłyby proporcje w stosunku do pozostałych, ale przebadaliśmy ich 14. 11 miało tutaj wartości, które pochodzą spoza, że tak powiem, tego obszaru, gdzie ten cmentarz występuje, i w ogóle szerszego obszaru, natomiast mają one bardzo zbliżone wartości do występujących w południowej Skandynawii. Co do niektórych z nich, tu mówię o młodym wojowniku, to były wartości porównywalne z tym, co jest znane na Ukrainie z terenów lesowych. My uważamy, że on z terenów Kijowa pochodził, z tamtych obszarów, sądząc po wyposażeniu archeologicznym, tutaj mówię. To była pierwsza rzecz, Bodzia. Druga rzecz, to realizowałem projekt, zresztą monografia się ukazała, chodzi o początki chrześcijaństwa na pograniczu polsko-rusko-mazowieckim. I robiliśmy te badania, opierając się głównie właśnie na badaniach cmentarzysk. I tam mieliśmy też już badania, to trudno powiedzieć w jakimś stopniu masowe, ale kilkadziesiąt szkieletów zostało przebadanych i genetycznie, i one były również izotopowe. Tam jest rzecz ciekawa, mianowicie okazuje się, że na substrat, mówiąc od strony genetyki, na ten substrat zachodni, czyli mazowiecko-wielkopolski, nałożył się substrat wschodni, od roku czy nie mówię, że jest to ośrodek, który miał starszą warstwę zachodniosłowiańską i młodszą warstwę XI-wieczną wschodniosłowiańską. I to jest jedna rzecz. Są też całe grupy stanowisk, gdzie mamy sytuację bardzo stabilną. Myśmy powiedzieli, jest to ludność taka staroeuropejska, przynajmniej do okresu wpływów rzymskich. Niewiele tam się zmienia, jeżeli chodzi o te grupy haplotypowe wydzielone. One były takie, jak były 2000 lat temu, tak są również w XII-XIII wieku. Można powiedzieć, że to jest prosta kontynuacja. Jest tam również jeden osobnik, który z Dalekiego Wschodu pochodzi. Jakiś Azjata, właśnie koczownik, ma grupę, która stamtąd właśnie rejon, powiedzmy, Chin mniej więcej wchodzi w rachubę. Są stanowiska, które są silnie przemieszane i są takie, w których mamy jedną, dwie wyraziste takie grupy. To jest druga rzecz. Teraz badamy z kolei groby w obudowach kamiennych mazowieckie. Jak Państwo wiedzą, od 140 lat jest pytanie, skąd oni pochodzą, czy są miejscowi, czy obcy, czy to Skandynawowie, Słowianie, Bałtowie. No, trudno powiedzieć już, co tam jeszcze może wchodzić w grę. Otóż my mamy 5 zespołów badawczych, które realizuje ten projekt. Drugi rok te badania trwają. I tam jest tak, grupa, jeden zespół jest antropologia, która bada ich wszystkie, powiedzmy, cechy związane z badaniami antropologicznymi. Tam już nie mówię tam o badaniach kośćca, stanie fizycznym, ale chorobach, patologiach, wszystko to, co powiedziałem. Druga jest grupa, to są badania genetyczne. To robi zespół profesora Bogdanowicza, z którym współpracujemy już w trzecim projekcie właśnie, dosyć tak dobrze. Trzecia to są badania izotopowe strontu na pochodzenie. Czwarte to są badania izotopowe węgla azotu na dietę. I piąte to są badania C14, ale masowe badania C14 metodą akceleratorową. Mam już chyba 60 w tej chwili wyników badań, one są bardzo ciekawe. Zmieniają już w tym momencie wiele tych przyjmowanych na podstawie analizy wyposażenia grobów i tak dalej, tych koneksji, wszystko dużo zmienia. No i oczywiście szósty to jest archeologia.
to jest archeologia. My tych 6 obrazów chcemy połączyć, te same szkielety są badane właśnie pod tym względem, jak mówiłem, i antropologicznymi, i genetycznymi, i izotopowymi, i C14. Chcemy też znaleźć miejsca centralne, gdzie się te cmentarze pojawiły, w jakim momencie i jak się rozrastały. I jak się ma ich otoczenie, tych, co byli chowani w tych grobach, w stosunku do tych, którzy są z osad otwartych. Także myślę, że będzie to zupełnie też nowy wątek, tak jak tutaj rozmawiamy o niektórych tych aspektach dotyczących Tornów, Klenica, tak i tam będziemy mieli o czym rozmawiać. No ale na razie mamy pandemię, nie mogliśmy tego projektu pchnąć mocno, bo były zamknięte depozyty z materiałem kostnym. O, z powodu pandemii? Tak, no po prostu nie pracowali, nie było pracowników. No, mój instytut też jest zamknięty w tej chwili i też nie ma do niego dostępu. To tak, racja. A propos łączenia, ogląda nas stały nasz widz, szczególnie gdy pojawia się temat Polski. Pan Zdzisław Cozac, z pewnością panu profesorowi znany. Ale rzeczywiście, biorąc udział w kilku filmach wspólnie, tak jest, jestem tak jest. Tutaj jednym z aktorów w cudzysłowie. Tak, pisze właśnie, że omawiana tu dziś tematyka znajdzie się w filmie Od popiela do piasta z serii Tajemnice początków Polski. Premiera we wrześniu podobno w TVP Historia. Bardzo dobra współpraca i muszę powiedzieć, że pan Zdzisław jest wyjątkowo kompetentny tutaj i potrafi ten przekaz kierować też do szerszego kręgu odbiorców, stąd z przyjemnością mi się też z nim współpracuje. Tak, tak. Będą bardzo dwa ciekawe na pewno przynajmniej filmy, które gdzieś tam Archeologia Żywa patronuje, to właśnie kolejna część Tajemnic Początków Państwa Polskiego i film pana Krzysztofa Paluszyńskiego o rondelach, który gdzieś już tam miał. No to jednak bardziej starsza sprawa. Pytania są oczywiście o inne tereny, co tam się w trakcie tego okresu czasowego działo w Małopolsce, co się działo na Mazowszu. To tutaj też będę musiał, mam nadzieję, że panu profesorowi pomimo problemów technicznych na razie się podoba. Ja wiem, że widzom się na pewno podoba i są. A my rozmawiamy, że tak powiem, zupełnie tak, jak gdybyśmy tylko tutaj w trójkę rozmawiali i rozmawiamy bardzo bezpośrednio. Ja wiem, że tam tych widzów jest, jak pan wspominał, dużo, ale mówię, sądzę, że w sposób naturalny prowadzimy tę rozmowę. Odnośnie Krakowa, to powiem państwu, co mi napisał profesor Jacek Poleski, badacz Krakowa i Małopolski. Powiedział, że najbardziej mi dziękuję, dlatego że Krakowi przywróciłem w tej książce należną mu rangę. Nie dziwię się. Nie dziwię się, zdecydowanie się nie dziwię. Pawle, musisz wyłączyć głos u siebie. Tak, jest pogłos. Włączyłeś na Facebooku. Na chwilę cię zmutowałem, teraz powinno być ok. Nie ma sprawy. Ale pani Marianna była pierwszą, która się zastanawia i pan Dominik również. Orientacyjna liczba ludzi. Pan Dominik zastanawia się, o jakiej orientacyjnej liczbie ludności mówimy mieszkających w tych grodach, które zostały podbite, a ile w grodach piastów. To znaczy w przeliczeniu na gród? Może zacznijmy od tego, ile w takim grodzie mogło mieszkać osób. To jest tradycyjne pytanie. Ale zapytam, w jakim grodzie? I od razu odpowiem. Jeżeli byśmy mówili o grodzie, który znam w Żmijowiskach, to jest Kotlina Chodelska, to jest też wątek bardzo ciekawy, chciałbym powiedzieć. Tam jest cała sekwencja grodów w tych kolejnych fazach. Od Chodlika do Lublina, można powiedzieć. Otóż w Chłodnicy mamy gród, który ma średnicę, proszę sobie wyobrazić, 30 metrów. 30 metrów. Mhm. Więc ja zadam pytanie, jeżeli damy zabudowę jeszcze w środku tutaj, ile tam mogło osób mieszkać? I odpowiem, jedna rodzina bądź dwie rodziny, czyli powiem od kilku do kilkunastu. To jest gród. On ma wał, on ma wszystkie elementy tego grodu. Co ciekawe, jest to gród bardzo interesujący, dlatego że znajduje się w środku osady. Ja takich nie znam. Gród jest albo sam, nie wiadomo gdzie jest osada, albo ta osada gdzieś jest kilometr od niego, czy przylega, czy się gdzieś tam rozwija. Mówię o tych osadach otwartych. Natomiast tu jest rzecz charakterystyczna, że gród siedzi, za przeproszeniem, dosłownie w samym środku osady, bo te chałupy zrekonstruowane zresztą są dookoła niego. Ja bym powiedział, że to jest miejsce wielmoży, dowódcy lokalnego wodza i tak dalej, który wybudował sobie, mówiąc współczesną terminologią, willę, która go wyróżniała spośród innych. Ale ta willa ma cechy grodu, ponieważ jest wszystko. Jeżeli mówimy o tych grodach typu Tornowskiego, niewielu ich tam było, no bo jeżeli mamy 60 metrów średnicy,
część tej zabudowy to są różne warsztaty, śpichlerze tam są, jakieś stajnie dla koni i tak dalej. Ile tam ich mogło być? Bym powiedział od 15 do 30, nie więcej. Ale za to tych grodów jest dużo. Zwróciliście Państwo uwagę, że tam jeden przy drugim jest. Ci autorzy, którzy robili rekonstrukcję położenia przestrzennego tych grodów, nakładali czasami jedno kółeczko na drugie. Jakie to były odległości? To były często odległości od jednego do kilku kilometrów w tej kotlinie hodelskiej, o której wspomniałem. Odległość grodów Kłodnicy od grodów z Chodliku jest 2 kilometry. Zobaczcie Państwo, te wiązki czy czarnych kółeczek na siebie nachodzących odzwierciedlają nam położenia tych grodów. Są wśród nich takie, które są w odległościach znacznych, znaczących i tak dalej, ale są, że wydaje się, że jeden na drugim były budowane, prawda? To są wszystko te czarne kółeczka, takie całe wiązki tych grodów. Więc były one nieduże, ale raz silnie umocnione i było ich bardzo dużo. Więc jeżeli oni występowali wspólnie z jakąś akcją, to jest ich było dostatecznie dużo. Obrazek drugi, no to dodajmy ten, co tutaj widzimy jako pierwszy poniżej tej mapki, ten wielki gród w Grzybowie. No co z tego, że on wielki, jak tam nie ma żadnej zabudowy? Mógł być jako miejsce czasowego przybywania znacznej liczby ludzi, prawda? No ale to też nic nam zupełnie nie mówi. Także nie ma odpowiedzi na jedno pytanie, ilu ich było, bo zawsze zapytam, gdzie, na jakim obszarze, o jaki typ grodu chodzi. Mhm. Grody nie były miejscem, krótko mówiąc, że tam byli tak rzemieślnicy, wojowie, duchowieństwo, rządzący i tak dalej. To jest naiwna, że tak powiem, wizja funkcji grodu, która nie ma wiele wspólnego bądź nic nie ma wspólnego ze stanem faktycznym. Te grody były bardzo różne, bardzo duże, bo były od reprezentacyjnych siedzib umocnionych, no potem mamy takie siedziby, no w historii architektury powiedzmy o wieżach rycerskich możemy mówić, które też były stołpów, które, czy lamot grody, prawda? No to też byle. A ilu tam ich mogło być? Niewielu, ale to był znak władzy, symbol władzy, manifestacja władzy. To było miejsce, gdzie można było zgromadzić różne pewne dobra i ich bronić, dlatego że nie dało się wejść w każdej chwili do środka takiego grodu, bo był umocniony i było tam powiedzmy nawet kilkunastu dobrze uzbrojonych, które go strzegło. No. Tak, gdzie my, jedni z nas mieszkają po prostu w niewielkich domkach, chatach jakieś, tak? A inni mają willę, a inni jeszcze pałace. Tak. No i podobnie z grodami, tak? Że tutaj po prostu one funkcjonowały po prostu na różnych poziomach organizacji społecznej. Tak, i różne funkcje spełniały. Oczywiście, jak najbardziej. Symboliczne. Te grody tornowskie, to chyba one jednak tutaj świadczą tutaj o jakiejś takiej egalitaryzmie po prostu tego. Tak, one wszystkie są te same, można powiedzieć. Tak, tak. Jakby tak. Nie ma tam jakichś takich właśnie wywyższających się. Nie. Żadnego z nich tu nie wyróżnimy jako, że tak powiem, ten tutaj jest głównym, centralnym. Możemy czasami, jak w przypadku Bonikowa, na zasadzie inwentarzy znajdowanych tam, znalezisk, które są wyróżniające, jakiś kurhan, prawda, czy mówią ołtarz, czy coś i tak dalej. Można usunąć różne dywagacje. I tych rzeczy w innych grodach nie ma, ale z punktu widzenia samego grodu on niczym się specjalnie nie różni od tych. Zgadza się, tak jest. Patrzę się, czy coś tu jeszcze w przypadku grodów, żeby tak nie skakać z tematu i na temat. Czy mogły mieć dwa wejścia grody typu tornowskiego? Pani Magdalena się zastanawia, pisze, że grodzisko Sędzinka Zalesie niedaleko Daków Mokrych, tak wygląda. Przyznam szczerze, że nie wiem. I nawet się nad tym nie zastanawiam, że jedno wejście i brama zawsze było, ale to drugie, ja zadam pytanie, a do czego miałoby służyć to drugie wejście? Dobre pytanie. No tak. Chyba, że do ucieczki. Ale jeżeli już do ucieczki, to raczej bym robił podkop pod wałem. Tak, jeżeli tak. By chodziło o to, żeby się ewakuować, ale nie dać szansę, żeby jeszcze z drugiej strony zaatakowano przez najsłabszy punkt. Zawsze brama i wejściowa jest uważana za najsłabszy punkt, prawda? I nie przypomina sobie, ja nie znam, powiem szczerze, przykładów, gdzie by były podwójne wejścia do grodów. I to ani w kraju, ani za granicą. Nic mi do głowy nie przychodzi, że mi coś takiego pokazywano. Nie wiem dlaczego skąd pytanie, ale może coś takiego jest, a ja po prostu o tym nie wiem. Może to też być zawsze kwestia tego, że jeśli ktoś spogląda na lidar, to po prostu to jest pozostałość po starym wykopie archeologicznym. Niektóre lidar tak wyglądają. Lidar daje duże możliwości, ale również pobudza wyobraźnię i fantazję też. I pytanie, które bardzo mi się podoba, pan Marcin Woźniak, to trochę o tych dzielnicach innych, ale co na wschodzie?
Sojusznicy? Ale wschód to znaczy co? Mazowsze, na wschodzie tej, Rusy, na czy... wschodzie tej piastowskiej, powiedzmy, domeny. Rozumiem. Więc jeżeli chodzi o Prusów, nie będę ich dotykał, bo to jest zupełnie inny świat. Ich z Bałtami trzeba łączyć i w tym kontekście rozpatrywać. Jeżeli chodzi o Mazowsze, sytuacja jest wyjątkowo interesująca, dlatego że to Mazowsze na dobrą sprawę czeka nadal na odkrycie. Mamy tutaj bowiem sytuację dość skomplikowaną, bo z jednej strony Mazowsze ma tą, jak wiemy, tą autonomię i to dążenie do autonomii sięga już czasów Miecława XI wieku i w ogóle on się inaczej rozwijało cały czas. Ale zwróćcie też Państwo uwagę, że na Mazowszu są rzeczy unikatowe, których nie obserwujemy gdzie indziej. No, mówiłem o tych grobach w obudowach kamiennych. No to zawsze się mówi. Mazowieckie groby w obudowach kamiennych, prawda, jako pewna taka rzecz, która wyróżnia region. Dalej. Nie mamy na Mazowszu wielkich ośrodków miejskich. Nie wiem, czy Państwo zastanawialiście się, że jeżeli chodzi o Wielkopolskę, jesteśmy w stanie pokazać, no będzie, powiedzmy, Poznań, super gród. Jeżeli chodzi o Śląsk, zawsze powiemy Wrocław. Jeżeli chodzi o Pomorze Zachodnie, powiemy Śląsk. Jeżeli wschodnie, powiemy Gdańsk. Jeżeli Małopolska, powiemy Kraków, Lublin. A w przypadku Mazowsza nie ma żadnego porównywalnego. Płock. No przepraszam, ale z Gniezdem albo z Koninem wielkość. To nie jest Poznań, to nie jest Wrocław, ani nie, o Warszawie nie mówię, ale ani to nie jest nawet Szczecin. Nie ma, że tak powiem, żadnego świadectwa urbanizacji Mazowsza, co wskazuje, że sposób myślenia Piastów o tym regionie był jednak inny, aniżeli w przypadku pozostałych. To jest wielki obszar, gdzie mamy zjawisko bardzo podobne do tego, co mówiłem o grodach typu Tornowskiego. Mianowicie tam w końcu wieku IX jest grupa kilkunastu grodów, Moszsk, Słupno, Raciąż i cała grupa innych, które powstawały gdzieś w latach 880-890, podobnie jak grody Tornowskiego. I podobnie jak grody Tornowskiego, około 910-20 roku zostają zniszczone, przestają istnieć. Pytanie, czy Piastowie w tym momencie mieli tę ekspansję, dziś mówiliśmy o tych zagadkowych Wielkopolsce, ale czy oni drugą nogą również nie robili podobnych rzeczy na Mazowszu? A mianowicie, że widzą, że tam się rodzi też jakaś organizacja ponadplemienna, umownie znana, i że budują gwałtownie grody, których co najmniej kilkanaście myśmy rozpoznali archeologicznie, czy nie zdławili ich, że tak powiem, instatu nascendi w momencie ich narodzin, bo to w sumie 30-40 lat i koniec, i dalej już nic nie ma, to już zupełnie inna sieć grodowa. Na dobrą sprawę, jeżeli byśmy tutaj się zastanawiali, to Mazowszu z tych, które przetrwały, to jest Nasielsk, który się rozwija od drugiej połowy X wieku i potem trwa cały czas, do dnia dzisiejszego jest miastem. Do dnia dzisiejszego jest miastem. Natomiast w przypadku pozostałych to nie. Płock powstaje bardzo późno. Poza tym to jest też kolejna zagadka. Płock to jest najwcześniej przełom IX-X wieku. Powiedzmy gdzieś koło 990 roku, ale nie wcześniej. Tutaj nie ma żadnych tych. A co było wcześniej? Gdzie był Płock przed Płockiem? No bo z jednej strony się mówi o wczesnym przyłączeniu Mazowsza i mamy takie świadectwa. Zwróćmy uwagę, że ślady działania Piastów są widoczne daleko, daleko na wschodnim Mazowszu, w Święcku Strumianym. Jest wał, który i w ogóle kultura materialna przypominająca tą, którą znamy tutaj z obszarów centralnych państwa piastowskiego. Na Mazowszu mamy gród w Płońsku wydatowany na 978 rok z konstrukcją hakową. Ani chybi, jest to gród piastowski. Ja bym powiedział, no to jest właśnie typowa konstrukcja piastowska. Nie będziemy już nawiązywać, skąd się ona wzięła. Ale jak pokazywałem moim kolegom w Poznaniu ten wał, pytałem, skąd to jest? To mówili mi Gniezno. Inni mówili Poznań. Ale nikt nie powiedział, że to cokolwiek innego może być. A to jest Płońsk. W roku śmierci Dąbrówki. Więc ja pytam, a dlaczego nie w Płocku się to pojawiło? Płock w tym momencie nie istnieje. Moja odpowiedź, powiedziałbym częściowo intuicyjna, ale częściowo bazująca na stanie wiedzy, jest taka, że w tym czasie Płock był nie do wzięcia.
że było tam coś innego. To tak jakbyśmy zadawali pytanie, a dlaczego Gniezno dopiero w 1940 roku, skoro było tam wcześniej miejsce kultu pogańskiego? No właśnie dlatego, że było tam miejsce kultu pogańskiego, że ta cała strefa, mniej więcej 5 kilometrów od góry Lecha, to była ziemia opuszczona, niezasiedlona, a już po wybudowaniu grodu, to ten najwyższy punkt na wzgórzu Lecha był jeszcze przez 20 lat, że tak powiem, kontynuował swoją starą historię. I teraz tutaj, jeżeli wrócimy do Płocka, to ja powiem taką rzecz. Mianowicie tam przypuszczano, że na wzgórzu tumskim wcześniej było to miejsce kultu pogańskiego. Włodzimierz Szafrański odkrył tam całą grupę takich świadectw, z którego zdaniem miały świadczyć o tym, że to rzeczywiście miało tam miejsce. Tyle, że tak, było to wyrwane wszystko z kontekstu i niekoniecznie musiał odpowiadać jego interpretacji. Czaszka dziewczynki 12-letniej jako ofiara, ale tam cmentarzysko jest. Pytanie, z jakiego kontekstu pochodzi, nie wiemy. Tutaj kości kury, no związane jego zdaniem z tym, że odprawiano obrzędy. Tutaj tłuk, którym tą dziewczynkę obito, ale ten tłuk to przypomina kamień żarnowy po prostu, normalny w tym. I parę jeszcze innych takich historii, które zohydziło, w cudzysłowie, czasami dokładnie, taką interpretację. I powstało kilka prac, między innymi Marek Dulnicz świętej pamięci i kilku innych kolegów pisało, że tam nie było żadnego miejsca kultu pogańskiego. Ale ja mam tutaj pytanie takie. Jest mianowicie, chyba nawet w tej mojej książce, taka mapka, która pokazuje, jak wygląda Płock przed Płockiem. Otóż przed tym końcem X wieku cały ten obszar, tak jak patrzymy na te kółeczka na tej mapce, którą w tej chwili oglądam, wokół wzgórza tumskiego jest gęsto zasiedlone, puste jest wzgórze tumskie. Od początku XI wieku na wzgórzu tumskim najwięcej tych czarnych punktów zasiedlenia jest i w tym momencie ono się rozmywa już w całym tym obszarze. Moim zdaniem to może wskazywać na podobną rzecz, jaką mamy w Gnieźnie, mianowicie, że wcześniej ten obszar był wyłączony z przyczyn symbolicznych z użytkowania. Stąd nie mamy tych świadectw, które są wokół Płocka. A w momencie, kiedy to przestało już istnieć czy obowiązywać, tak jak w Gnieźnie, to w tym momencie objęto całą tą aglomeracją właśnie gęstym zasiedleniem i wówczas wzgórze tumsko zostało zajęte. Zresztą, bo pytanie było takie, dlaczego zatem nie w Płońsku powstała stolica Mazowsza? No to ja odpowiadam w ten sposób, bo Płońsk nie był atrakcyjny, ale był tym miejscem takim centralnym, z 50 kilometrów od Płocka, gdzie można było też trzymać pod kontrolą inne obszary Mazowsza. Ale jak tylko nadarzyła się okazja, tak jak Piastom z Krakowem, to odwołuje się do najazdu Bratysława, co się potem stało, że on czmychnęli natychmiast do Krakowa. To tutaj, w momencie, kiedy wzgórze tumskie stało się dostępne, czmychnęli z Płońska do Płocka i tu ustanowili swoją stolicę. A takich punktów, tych punktowych, można powiedzieć, fortyfikacji piastowskich na Mazowszu mamy co najmniej kilka. Tu mówiłem o Płońsku, ale wcześniej mówiłem o Święcku Strumianym. On też jest bardzo interesujący i wydaje mi się, że to była też kolejna punktowa inwestycja Piastów tutaj. Ale nie objęcie osadnictwem całego obszaru. Nie ma tam wielkich miast, na co zwracam jeszcze raz uwagę. Nie wybudowano żadnego wielkiego ośrodka na Mazowszu. Słaba urbanizacja. Ale czerpano zyski. A wiecie państwo skąd? Z handlu. Szlak Wiślano-Burzański, gdzie mamy najstarsze skarby w ogóle z X wieku, które wyprzedzają te wielkopolskie na Mazowszu. Było tam coś, co przyciągało. I to, o tym trzeba tutaj pamiętać. Też... Przy okazji skarbów, pan Janusz zastanawia się, skarby dirhamów, kiedy się pojawiają, w którym momencie tej historii? Ale gdzie, w którym regionie? No tak, to jest podstawowe pytanie. W regionie, o którym dzisiaj opowiadaliśmy najwięcej. No dobrze, no w tym regionie one się pojawiają, byśmy powiedzieli parę lat później, ale nie więcej jak 10 lat później, jak na Mazowszu. Stąd teza niektórych moich kolegów, tutaj odwołuję się do Sławomira Moździecha, była taka, że elity piastowskie przyszły na ziemię gnieźnieńską, jak mówiłem, tą bezgrodową, czy słabo zasiedloną z Mazowsza, że tam się najpierw dorobili, właśnie bo tam są najstarsze skarby i przeszli oni przez południowo-wschodnią Wielkopolskę, czyli Kalisz, który ja, jak niektórzy mówią, lansuję, a moim zdaniem ja po prostu go dowartościowuję, bo zasługuje na to, podobnie jak Kraków, i że dopiero stamtąd przenieśli się do Wielkopolski. Rzecz polega na tym, że najstarsze skarby w Wielkopolsce mamy właśnie z ziemi kaliskiej, Giecza i potem właśnie z pozostałych centrów państwa gnieźnieńskiego. Mhm. To są lata 30. X wieku. Ale to są różnice kilkuletnie, ale te najstarsze to są rejon Kalisza, ciut później, niewielka, ale ciut później to jest Giecz,
i potem właśnie tutaj centralne ośrodki państwa. Pan Marcin, oczywiście zaraz... Przecież na Pomorzu, proszę bardzo. Zaraz jak pan profesor zaczął opowiadać o Kujawach, to wielkimi literami napisał Kujawy. O Kujawach już dzisiaj nie usłyszymy niestety, bo powoli nie. Zbliża się ale do końca. Ale chciałem powiedzieć, Kujawy nie mniej niespodzianek dostarczają, bo jak mamy tutaj tą intensywną budowę grodów na tym, to akurat na Kujawach mamy zanik w końcu X wieku budownictwa grodów. Tam się wszystko, powiedziałbym w cudzysłowie, na opak jakoś dzieje, ale bardzo, bardzo ciekawy region. Tak. Panie Marcinie, jeśli... Namówimy pana profesora na kolejne spotkanie. Kujawy będą pierwszym. Obiecujemy. Ale w szerszym kontekście, bo specjalistą od Chudziak jest profesor Wojciech Chudziak, chciałbym powiedzieć. Zaprosimy obu panów po prostu wtedy. Dobrze, do dyskusji. Jeszcze ciekawszych pytań. Wszystkich się nie uda niestety. Tutaj widzowie dorzucają, że na Mazowszu było brudno. To też skala chyba nie całkiem ta. No tak, było brudno, ale powiedziałem, że brudno konkuruje z kilkoma innymi grodami i w rejonie bliskiej Warszawy i dalej o, że tak powiem, swoje miejsce, aczkolwiek uważam, że Grudno było jednym z tych grodów najbardziej godnych uwagi w szeroko rozumianym tutaj kręgu warszawskim. Na koniec, drodzy widzowie, bardzo przepraszam, jak zwykle jest was tyle, że niestety wszystkich pytań i wszystkich rzeczy nie uda się nam na jednym spotkaniu. Na pewno jeszcze pana profesora usłyszycie, jak nie u nas, to można na pewno w radiu już, a jeszcze wkrótce w różnych innych miejscach, ale o tym za chwilę. Dwa pytania od pana Grzegorza, które bardzo mnie interesują, bo sam jestem ciekaw. Czy wie pan profesor może, kiedy zostaną zaprezentowane wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Dynastia i Społeczeństwo Państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych? Nie wiem. Ja też to pytanie zadaję realizatorom projektu. Tam czyli są... jak wszyscy. Tam są problemy z dostępem do próbek. Coś, co mogę powiedzieć, że od początku budziło znaki zapytania. Pytanie było to, czy nawet jeżeli będzie dostęp, czy będą to próbki pochodzące od tych osobników, o których nam chodzi, czy zyskamy do nich w ogóle dostęp i czy to będą, że tak powiem, członkowie dynastii. Jaki jest stan zaawansowania tych badań? Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ nie mam na ten temat dokładnych wiadomości. Myślę, że trzeba by popytać, jeżeli chodzi o archeologów, to panią profesor Koczkę-Kręc, może pana profesora Michałowskiego, profesora Jasińskiego. Od strony badań genetycznych to koordynuje profesor Figlerowicz, którego no mogę zapytać, i przynajmniej czy nie jesteśmy też kolegami, bo możemy ujawnić, ale oni z KOMPO powiadają, bo my mamy z nimi taką nieformalną grupę osób, które zajmują się badaniami genetycznymi, izotopowymi, bo mamy wspólne te projekty i tam jest kilka tych zespołów. I kiedy mieliśmy, że tak powiem, przekazywać sobie te informacje, między innymi w tym zakresie, o który jestem pytany, zaczęła się zaraza. I to spotkanie, na którym oni mieli przedstawić wyniki, to miało być 2 lata temu, swoje, co już mają, co będą dalej robić, nie doszło do skutku i od tego momentu nie mieliśmy tych spotkań. Więc nie wiem, czy będzie chciał mi powiedzieć, ale pytanie takowe mogę mu zadać. Na razie nie ujawniają tych wyników. Są pewne problemy z próbkami, a w szczególności to jest tak, jakbyście państwo pytali, czy możemy zbadać te grobowiec Teodoryka, żeby stwierdzić, czy on był rzeczywiście ostrogotem, prawda? Natomiast tam w Rawennie widzimy jedynie jego mauzoleum i ten sarkofag w kształcie wanna, w środku nie ma niczego kompletnie, prawda? Natomiast jak to się ma w przypadku innych znanych osobistości, to wiemy też z przeszłości, kiedy odkrywano tam szczątki czy naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czy pisarzy i tak dalej, kiedy się okazywało, że no niekoniecznie to jest mężczyzna i niekoniecznie to jest ten, o którego chodzi. Przypuszczam, że tutaj są względy formalne również, no nie sądzę, żeby łatwo było mieć dostęp na Wawelu do grobowców, czy w katedrze płockiej, gdzie zabiegano, gdzie na dodatek kości są silnie przemieszane. Ja tam brałem kiedyś udział przed laty, jeszcze jako młody adept archeologii, kiedy prowadzili takie badania, tam w tej trumnie jednej było złożone szczątki chyba 16 osobników i oni się trudzili wtedy, żeby ich rozdzielić odpowiednio, to złożono do jednej takiej purpurowej trumny. Nie wiem, jak to wygląda w tej chwili.
Więc nawet jeżeli by się brało te kości, trudno było powiedzieć, do kogo należy, no bo Herman to był w momencie, kiedy widać był fragment kręgosłupa, prawda, zrośnięty ze sobą. Ale że to był Herman, tego nikt nie odpowie też. Jeszcze obiecałem, że jedno, ale tutaj dopominają się po prostu. Na pewno pan Arkadiusz się zastanawia, pan Tomasz, więc spodziewam się, że inni widzowie też się zastanawiają. Pragną konkretnej odpowiedzi, wiem, że takiej na pewno się nie da uznać, kto w końcu był tym konkurentem Piastów. Chyba by chcieli usłyszeć nazwę plemienia, które, a wszyscy wiemy, jaki mamy stosunek do plemienia jako archeolodzy, ale dałoby się coś takiego powiedzieć? Trzeba byłoby trochę pobadać tych cmentarzy, które są związane z tym. Ja nie wiem, jak w ogóle wygląda sytuacja, bo jeżeli tam są ciała palne, to też tam cudów nie osiągniemy. Teoretycznie można badać również cmentarzyska ciała palne, mówię o badaniach genetycznych, ale nie mogą kości zbyt przepalone. Muszą mieć taki pierwszy stopień przepalenia. Wtedy ten kalogen się tam jeszcze zachowuje, ale to jest sporadycznie. Ja widziałem taki artykuł, gdzie ktoś o tym pisał, ale nam się nie udało. Mieliśmy też w przypadku tych badań na wschodnim Mazowszu próby takie, zakończyły się niepowodzeniem. Kim byli ci z tych grodów spalonych? Trudno powiedzieć. Pokazuję Państwu tę ceramikę. To wskazuje na to, że pod względem kulturowym mogą być to również część społeczności, nie tylko słowiańskich, ale od zachodu również. Oni mogli być częściowo przemieszani ze sobą, ale to jest słaby argument na tym etapie, bo to jest kwestia, jak mówię, trochę tego budownictwa grodowego, trochę właśnie tej ceramiki, ale nie znam jakichś takich wielkich studiów dotyczących społeczności grodów typu Tornowskiego. No, od tego trzeba by zacząć. Podobnie jak bardzo byłbym zainteresowany, żeby ktoś napisał doktorat na temat konstrukcji hakowych w budownictwie grodowym. Nie ma też takiej pracy, więc my możemy sobie w tym momencie pewne takie idee, może mnie jest łatwiej, bo nikt mnie nie skontroluje, czy mam rację, czy nie, ale możemy sobie formułować pewne pomysły, a to jest jedynie na poziomie, że tak powiem, wstępnych jakichś obserwacji. Odnośnie tych ludów i tych plemion, to były bardzo złożone wspólnoty etnokulturowe. Ja powiem, że w przypadku Krakowa, to o czym piszę, to w moim zdaniem, bo tam jest pytanie, czy to byli Wiślanie, tak, Wiślanie, Kraków był ich centralnym ośrodkiem. Ale przecież tam się przewija mnóstwo tych podmiotów etnokulturowych. Tam się pisze o Chorwatach, Serbach, Wiślanach, Polanach, ludzi wysza z Nadwisły i jeszcze innych. To była bardzo złożona wspólnota etnokulturowa. Chciałem powiedzieć, że w przypadku produkcji ceramiki stosowano technologie, które w tej części Europy nie są znane. To nie mogli produkować miejscowi, bo taka technologia wynika bardzo zaawansowanej wiedzy na temat surowców tych białych, sposobów ich wypalania, no i w ogóle ich właściwości technologicznych. To jest mi znane, ale jedynie z południa Europy. Na pewno nie z tego miejsca. Razem z Krakowem, tym tak zwanym Wiślańskim, to wszystko znikło. Nikt tego nie był w stanie kontynuować. Także tutaj nie jest to sprawa zbyt łatwa, żeby jednocześnie powiedzieć i dać im nazwę, jak przypisać ich do określonej nazwy. Mówimy, że ludność tej strefy Tornow-Klenica na razie, ale to jest wielka zagadka, ale i przyszłość badań. To jest pozytywne, bo to należy badać. To należy badać. Podobnie jak powtarzam jeszcze raz, architekturę Wawelu należy też nadal badać, mimo że bardzo dużo na jej temat wiemy, jest mnóstwo dużych, fundamentalnych i cennych opracowań. Należy to badać, a przede wszystkim myśleć ją w kontekście osadniczym. Zwróćmy uwagę, że z Wawelu my nie mamy obrazu osadnictwa Wawelu. My mamy ustawione jak pionki gdzieś te obiekty architektoniczne. Ale pytam, w jakim kontekście to funkcjonowało osadniczym? Gdzie są budynki, gdzie są place, gdzie są parcele? Czy to było na wydzielonym terenie, czy też nie? O tym się nie pisze. I to jest, mówię, w sumie jeszcze zadanie, które nas czeka. Jasne. Pokolenie też. I ostatnie pytanie od pana Grzegorza, już naprawdę. Jakie najnowsze publikacje książkowe warto polecić młodym ludziom jako najbardziej wartościowe, by wejść w obszar zagadnień związanych z początkami państwa polskiego? Oczywiście pierwszą mogę powiedzieć Świt państwa polskiego, dzisiejszego autorstwa, dzisiejszego naszego gościa, profesora Andrzeja Buko. A jakieś inne? Ja chciałem powiedzieć, że ja do tych publikacji się odnoszę w mojej książce wielokrotnie i tutaj sugerowałbym dokonać już autorskiego wyboru, bo jeżeli wymienię kilku kolegów, no to powiedzą, no tego lansuje, a tego o tym zapomina i będą zadawali sobie pytanie, czy jest z nim skłócony, czy też nie.
więc to byłoby wszystko nie na miejscu. Natomiast tych publikacji jest naprawdę bardzo wiele, bo oprócz autorskich są również publikacje wieloautorskie, na przykład spór o początki państwa polskiego. Ja bardzo dużo też skorzystałem z tego i tych rzeczy można tutaj sporo wymienić, ale jak mówię, zwróćcie Państwo uwagę na te, do których ja się też odwołuję często i które są w spisie bibliograficznym. Ten spis jest dosyć obszerny. I można sobie tam wybrać. Aczkolwiek koncepcje będą różne. To nie jest tak, że jest jeden pogląd na tak złożone kwestie. To jest zrozumiałe w jakimś stopniu. I ja rozumiem jak najbardziej. Mam nadzieję, że nasi widzowie również rozumieją ostrożność pana profesora. Tak bym to nazwał. Ja chciałem powiedzieć, że moja książka jest czytadłem. Zwróćcie uwagę, że ją się czyta łatwo. To tak, nie jest to książka prawda. Adresowana do moich kolegów uczonych, bo oni by mnie zjedli. Ja nawet w jednej z tych opinii wydawniczych chciałem powiedzieć, która była bardzo krytyczna, było pytanie, do kogo właściwie jest ta praca adresowana? Nie widzimy tutaj adresata. Ale ja przypomniałem sobie, że kiedy pisałem, bo w podobnym stylu jest archeologia Polski wczesno-średniowiecznej napisana i to też było bez adresata, tyle że ponieważ była w prywatnym wydawnictwie, więc nikt mi takich pytań nie zadawał. Bo powiada tak, jeden z tych opiniodawców, bo dla przeciętnego zjadacza chleba jest ona za trudna. Natomiast dla wymagającego profesjonalisty ona jest zbyt powierzchowna, powiada, a więc nie wiem, do kogo ona jest adresowana. A ja napisałem, że ona jest adresowana do specjalisty, do historyka, do studenta, do człowieka z ulicy, do każdego, kto jest zainteresowany po prostu tworzeniem się państwa polskiego, ale chciałbym mieć wiedzę nieco pogłębioną. Inni z kolei uważali, że słabością książki jest to, że ona jest za bardzo naukowa, bo są przepisy i tak dalej, nie powinno ich być, bo łatwiej by się czytać. Po co tyle przepisów? Przepisów jest naprawdę niewiele, one są tam włożone, ale tak, żeby można było z nich skorzystać. No nie jest tak, że ona jest faszerowana. Gdybym chciał ją faszerować przepisami, to nie dałoby się czytać. Tego starałem się uniknąć. I stąd ja przynajmniej uważam i chciałem, żeby odbierać, że jest to zupełnie dobre czytadło, które można zabrać ze sobą również w drogę i poczytać te fragmenty, przynajmniej które mnie interesują. To byłoby dla mnie największym wyróżnieniem. I tak pewnie z tego zasadniczo, co widzę tutaj w komentarzach to już niektórzy się chwalą, że książkę już mają, że bardzo im się podoba, więc nie musi pan marzyć, to już po prostu się spełnia. To też dobry moment, tam zaraz w komentarzach ja sobie pokażę i będę obserwował, kiedy mi się pojawi, bo tam mamy lekkie opóźnienie, technicznie to tak działa. Przygotujcie się drodzy widzowie, bo to jest ostatni moment na to, żeby wygrać trzeci egzemplarz. Pytanie jest najprostsze spośród wszystkich. Jeśli ktoś wytrzymał do tej pory, to właśnie teraz nagroda zasadniczo się będzie należała, jeśli tylko odpowiednio szybko odpowiedzą na pytanie jako pierwsi i poprawnie przede wszystkim. Dowcipne komentarze jak najbardziej przyjmujemy, ale za nie nagrody nie ma. I teraz, panie profesorze, oni niech sobie piszą i próbują odpowiedzieć jak najszybciej, a teraz przejdziemy do pożegnań tradycyjnych. Teraz jest taki specjalny ekran dla pana profesora z różnymi informacjami. Plany na przyszłość, podziękowania, pozdrowienia, to jest jak na Oscarach mówię zawsze. Pyta pan o moje plany? Tak, tak. Teraz proszę się chwalić. To tylko przyjdzie panu. Nie, chwalił się nie będę, natomiast powiem, że wielkie nadzieje mamy z realizacją tego, odnośnie do realizacji tego projektu mazowieckiego, który jak mówię jest interesujący, bo mamy tych 5 zespołów badawczych, a temat jest od 140 lat wałkowany i nastąpił etap impasu poznawczego, ponieważ każde nowe badanie nie wnosi już żadnych nowych wartości poznawczych. W związku z powyższym ciekaw jestem, co będzie wynikać z porównania tych 5 grup danych i potem konfrontowanych z archeologią, o których Państwu mówiłem. Dlatego, że są to pierwsze badania w takiej skali masowej, jeżeli chodzi o te zaawansowane metody. Mówię o genetyce, mówię o badaniach izotopowych, masowych analizach C14, no bo te nie pojedyncze. My mamy tam naprawdę już w tej chwili kilkadziesiąt analiz, bo ich ma być grubo ponad setka dla tych badań, co pozwoli nam tutaj również te kwestie rozwiązać. Natomiast to, co jestem najbardziej zainteresowany, czy wyjdzie, że oni są miejscowi, czy obcy, czy też mieszani, co z tego wynika? No tak jak każdy z Państwa. No, są to proste pytania. To nie jest tak, że mi w głowie się jakieś tam myśli w tym momencie plączą i próbuję jeszcze bardziej wikłać sobie i przedstawić sposób jakiś egzotyczny. Natomiast
Ciekaw jestem, czy uzyskamy jakiś surplus z tych badań w stosunku do tego, co przez te 140 lat pozyskano. Natomiast druga przyjemność z tych badań wynikająca jest taka, że no, jest cała grupa młodszych moich kolegów, którym w ten sposób dałem szansę również rozwoju naukowego, w tym sensie, że prowadzą te badania, to są autonomiczni autorzy swoich działek i mają ode mnie pełne prawo publikowania wyników właśnie jedynie z powołaniem się w ramach jakiego projektu one zostały uzyskane, że to służy ich rozwojowi i oni są silnie motywowani. Chciałbym powiedzieć, my odbywamy też takie seminaria w tej chwili online, ale które są bardzo pobudzające do myślenia. Oni się cieszą z tych spotkań. Ja widzę, że po prostu jest to co wszystko nas jakoś łączy. Więc to jest to, czym, że ja oprócz tego proszę pamiętać, że jestem jednak urzędnikiem Centrali Akademii i mam bardzo, bardzo dużo pracy związanej właśnie z obsługiwaniem Wydziału Pierwszego, 27 komitetów naukowych i spraw z nimi związanych, 14 instytutów Wydziału Pierwszego, no i 56 członków Akademii, którzy są w moim wydziale. No to jest to, co na co dzień, że tak powiem, muszę rutynowo robić. I tym bardziej właśnie panu profesorowi dziękujemy za to, że znalazł dzisiaj czas dla nas i dla naszych widzów, którzy byli liczni. Tutaj pytania, znaczy odpowiedzi na pytanie konkursowe oczywiście poszło bardzo szybko. Pan Sebastian się śmieje, siadajcie piątki, cała klasa. Są dziwota, skoro pytaliśmy się o chrzest Polski. No ale Pawle, chwila dla ciebie. Tak, ja dziękuję tutaj bardzo za zaproszenie i za możliwość rozmowy z panem profesorem. To dla mnie też jest bardzo rozwijające i takie podnoszące na duchu, bo tutaj wspominaliśmy o tych kłopotach z pandemią, ale też chciałem tutaj właśnie nawiązać to, do czego pan profesor mówił, że takim wytrychem jakby do rozwoju archeologii, naszej wiedzy o początkach państwa polskiego są badania przyrodnicze, prawda? Taki szeroki aspekt właśnie badań przyrodniczych, biologicznych. No, czy na co dzień w zasadzie ja się zajmuję, kolega Radek również, o, nie wiem, czy państwo wiecie, Radek się pewnie nie chwali, ale pracuje też w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego, tam gdzie ja pracuję, no, a to jest już jakieś takie symptomatyczne, że w Instytutach Biologii Środowiskowej pracują archeolodzy, tak, więc zobaczcie tą zmianę, jaka nastąpiła również w ostatnich latach. Też się nie mogę doczekać wyników tutaj pracy, o których pan profesor wspominał. No i to chyba tyle z mojej strony. Dziękuję pięknie za zaproszenie, dziękuję za uwagę. Super, dzięki, że pomagałeś, żeby to spotkanie przebiegało. Udawało się, jak się udawało, ale później już poszło bez większych problemów. Świetnie się udawało, tak naprawdę. Jest. Pani Zula się śmieje, że jej uczniowie też nie mają z tą datą żadnych problemów, gorzej z innymi. Nic tylko się cieszyć. Chwilka ode mnie, drodzy widzowie. Tak wygląda aktualny numer Archeologii Żywej, której mam przyjemność od niedawna być redaktorem naczelnym. No, numer jest bardzo fajny. Mam nadzieję, że osoby, które już przeczytały, też im się podobało. Oczywiście najważniejsze podziękowania dla różnych osób. Przede wszystkim podziękowania dla wydawnictwa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, którzy byli współorganizatorami naszego wydarzenia, promowali, no i przede wszystkim ufundowali dla Was nagrody, które jutro najpewniej będziecie dostawać informacje, komu się udało zwyciężyć, gdzieś tam na prywatną wiadomość. Oczywiście podziękowania dla wszystkich profili, które promowały i udostępniały te wydarzenie. Bardzo się cieszę, że było bardzo dużo osób gdzieś tam spod, no z tych okolic, o których opowiadaliśmy właśnie. Udało się, że takie różne profile jak Chobienia, gmina Kościan, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach, grupa Łużyckie, grupa Kościan na Sygnale, że udostępniały to wydarzenie. Zawsze zachęcamy, bo wiemy jak wiele osób jest zainteresowanych, szczególnie lokalną historią. Oprócz tego oczywiście dziękuję, podziękowania dla profilu Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Regnum Barbaricum, Pradzieje Ziem Polskich, Biblioteka Wydziału Archeologii UW, jak zawsze niezawodnie nas gdzieś udostępniały. A oprócz tego i serwis wczesnośredniowiecze.pl, redagowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Oczywiście pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich prenumeratorów, którzy do nas dołączyli od ostatniego spotkania. Były to panie Natalia, Renata, Katarzyna, Monika oraz panowie Rafał, Tomasz, Mirosław, Marek, Maciej, Dariusz,
Michał Rafał, Przemysław, Michał Marcel i Bartłomiej Adam. Zachęcamy oczywiście do prenumerowania. Oprócz tego, żeby nie było, że słabe lokowanie produktu, mamy też takie kubki, przez takie kubki termiczne. Są bardzo super, trzymają tak długo ciepło, że w ogóle nie da się z nich napić. Na szczęście mam nadzieję, że zima się wkrótce kończy i długo nie będą potrzebne. A za tydzień 17 lutego 2022 roku będzie profesor Krzysztof Porysławski, stały widz Kontekstu, którego niektórzy z pewnością kojarzą z komentarzy, bo zawsze nas ratował swoją wiedzą antropologiczną, gdy tylko my jej nie posiadaliśmy, i podzieli się nią tym razem w roli gościa, siedząc po drugiej stronie i opowiadając o tym, jak stres biologiczny, nie psychiczny, wpływa na ludzki szkielet. Nie będziemy mówić, jak lepiej przeżyć poniedziałki, niestety, ale myślę, że będzie równie ciekawie. No i oczywiście gratulacje dla zwycięzców, kimkolwiek by oni nie byli. Jeśli macie podejrzenia, że to wy jesteście zwycięzcami, dajcie znać, napiszcie do nas prywatną wiadomość, najlepiej z załączonym zrzutem ekranu, a my odpiszemy po weryfikacji. Będziemy się opierać na zapisie, więc niestety, bardzo przykro mi to powiedzieć, ale mogą się różnić czasy od tego, co u nas będzie widoczne, a u nas jest niestety oficjalne, bo tylko to jesteśmy w stanie sprawdzić. I to by było na tyle. Wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziałem. Jeszcze tutaj się upewnię. To jeszcze raz, panie profesorze, bardzo dziękuję, że się udało spotkać. Dziękuję również ja. Było to dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie. Mówił pan, że będzie do półtorej godziny. Patrzę tutaj na zegarek. Jest ponad 2 godziny. U nas tak niestety jest. Ale mi się dobrze rozmawiało z wami. Chciałem powiedzieć, że nie mówię to gwoli wymówki, tylko że ten czas rzeczywiście jakoś tak biegł żwawo. To niesamowicie szybko mija. Niestety wszyscy widzowie zawsze są bardzo smutni z tego powodu, że i chcieliby i 4 godziny. Raz nawet im takie coś zorganizowaliśmy i ja bardzo z tego powodu żałowałem, bo już nie mogłem usiedzieć na miejscu, ale było miło. Było to dobre doświadczenie dla mnie. Będę miło wspominał również. I czy możemy jeszcze dla osób, które dotarły, jest z nami cały czas jeszcze 250 osób, coś pan mi sugerował na spotkaniu technicznym. Pewien egzemplarz autorski. Tak tylko. No dobrze, to jeżeli byśmy coś jeszcze organizowali, jak dojdziecie do wniosku, że coś jeszcze tam można by pokazać, to mógłbym z moich autorskich, to jest jako ciekawostka, autorskie się różnią od tych, które są w sprzedaży. Wiecie państwo dlaczego? Bo są w twardej okładce. To. Nie wyginają się, tak jest. Ale to mam tylko ja. Jeszcze kilka mi zostało i jak rozmawiałem z panem redaktorem, to jeden ten egzemplarz byłbym skłonny poświęcić dla celów wzniosłych, jakim byłoby ofiarowanie komukolwiek za cośkolwiek. To już redakcja archeologiczna zdecydowała. Ale chciałem powiedzieć, że taką wstępnie mieliśmy rozmowę i taka padła deklaracja z mojej strony, bo ona jest inna. Mówię, znaczy środek jest ten sam, oczywiście mówię, od strony zewnętrznej jest inna. To jest twardej obwolucie. Pan Arkadiusz się zastanawia, czy dla mnie. No nie wiem, panie Arkadiuszu, zobaczymy. Przyszłość pokaże. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy takie cacko będzie można zdobyć w trakcie jakiegoś konkursu, polecamy zasubskrybować nasz profil Archeologia Żywa na Facebooku, na YouTubie. To jest najlepszy sposób, żebyście nie przegapili takiej niesamowitej i jedynej, myślę, okazji w internecie w tak łatwy sposób przynajmniej. Ja tylko dodam jeszcze jedno, jeżeli chodzi o samą książkę, to jeżeli byłby brak, proszę pamiętać, że ją również upowszechnia Muzeum Historii Polski, bo oni są współwydawcą tej książki. Mm-hmm. Tam można u nich w sklepie również internetowo zamówić, jeżeli ktoś by pilnie potrzebował, a okazałoby się, że w naszej tej księgarni, wydawnictwie Instytutu Archeologii i Etnologii jest jej chwilowy brak, to zawsze jest możliwość zajrzenia na stronę Muzeum Historii Polski, bo oni są współwydawcą, dofinansowywali druk tej książki i w zamian mają tam prawo do iluś tam egzemplarzy, więc to tylko gwoli taki też książka. Tak, szansa jest, a na pewno książka gdzieś będzie się pojawiać. Póki będzie popyt, będzie dodrukowywana, mam nadzieję. Tak jest.
Chyba że państwo mnie natchniecie dodatkowymi myślami, dojdę do wniosku, że ma być wydanie drugie, które będzie ulepszone. Tak, już o tym myślałem, z większymi i ładniejszymi obrazkami. Co mi do głowy, że tak powiem, odbiorcy wrzucą za przeproszeniem. Tak, tak, to my porozmawiamy o tym już za kulisami. Dobrze. Trzymajcie się, szanowni państwo. Trzymajcie się. Dziękuję do zobaczenia. Bardzo. Dziękuję bardzo.